zakryjemy? Możemy zakryć? To będę tu taka wybrzuszona. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym, na ostatnim spotkaniu z serii Drogi do Rzeczywistości. Ja zwykle zaczynam od takich dykteryjek, które mają skłonić myśl Państwa do eksplorowania powiązań pomiędzy hierarchiami różnych rzeczywistości. Ale dzisiaj będziemy sięgać po tak głębokie hierarchie, że pokażę Państwu zupełnie co innego. Będziemy mówić o hierarchii aniołów i chciałam Państwu pokazać takie dobre duchy, które sprawiają, że tutaj wszystko działa. Więc od strony Kopernika, koordynatorem dróg do rzeczywistości, merytoryczni koordynatorzy to Beata Głowacka, o tutaj ta pani. Nie trzeba duchom klaskać, można też po prostu wzdychać. Marcin Zaród. Marcinie, pokaż się. O, zapomniałam. Zapomniałam z wrażenia powiedzieć, że Beata ma dzisiaj urodziny. Jest tutaj jeszcze taka silna ekipa, która sprawia, że te urządzenia działają tak, jak mają działać. Rafał Zarzeka i jego świta. Rafale? Ja tylko chciałam... Jest na górze. Jest jak to duch nad Państwem. Chciałam tylko powiedzieć, że największym prezentem są Państwo i Państwa cudowna atmosfera. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze jeden duch, który nie do końca należy do Kopernika. On należy do profesora Abramowicza częściowo. Oczywiście jest to wolny duch. Jest nim Henryka Kozicka, która dba o to, żeby Marek tutaj zawsze był i żeby był z nami w dobrym zdrowiu. A teraz, Marku, twój wykład, co nowego we wszechświecie. Ale zanim zacznę mówić, co nowego we wszechświecie, dostaniesz, Ireno, nagrodę, którą ci przyrzekłem 2 lata temu. Irena na moim publicznym wykładzie rozwiązała jako pierwsza z publiczności pewne trudne równanie Diofanta. Powiedziałem, że dostaniesz książkę, i to książkę taką, która cię zaskoczy. Jest to książka, którą napisał mój brat, Mieczysław. Każdy przyniósł, co miał najlepszego. Była nominowana do Nike i mówi o historii społeczności żydowskiej w Wolnym Mieście Gdańsku tuż przed wojną. Gratuluję rozwiązania trudnego równania. Było mi trudno wybrać dzisiaj temat, dlatego że w tym tygodniu było wiele bardzo ciekawych prac. Zastanawiałem się, czy powiedzieć, a nie działa mysz. Potrzebuję pomocy technicznej. A jeden z dobrych aniołów, tak, jeden z dobrych aniołów. Potrzebny natychmiast, bo nie działa mysz.
Zastanawiałem się, co powiedzieć, dlatego że było kilka bardzo ciekawych prac. I namawiano mnie, żebym... Już, dziękuję. Dziękuję bardzo. Żebym powiedział o pewnej bardzo ciekawej obserwacji, po raz pierwszy takiej na świecie zrobionej, a mianowicie obserwacji powstawania układu planetarnego i nie tylko powstawania układu planetarnego, ale akrecji na proplanety. A to jest praca czysto obserwacyjna, ale niesłychanie doniosła właśnie ze względu na to, że jest pierwszą pracą tego typu. Ja nie będę o niej mówił, także tylko ją, ona się ukazała w Nature wczoraj. Nie będę o niej mówił, tylko zachęcam bardzo Państwa do tego, żebyście przeczytali w News and Views, jeśli nie oryginalną pracę, znaczenie tej pracy dla nauki o powstawaniu układów planetarnych. Ale kiedy już zacząłem przygotowywać ten wykład o tej właśnie pracy, dostałem e-mail od redaktorów Classical and Quantum Gravity o tym, że przygotowali cały numer tego pisma poświęcony takim badaniom robionym w Stanfordzie, które się nazywają Gravity Probe B. Chodziło o to, żeby zmierzyć efekt wleczenia układów inercjalnych, który jest efektem przewidzianym w teorii względności Einsteina. A jak wszyscy Państwo wiecie, i to było kilka razy omawiane na naszych wykładach tutaj w Koperniku, pole grawitacyjne, krzywizna pola grawitacyjnego, tak zwane przypływowe efekty grawitacji powodują, że obiekty są ściskane w jednym kierunku i rozciągane w drugim. To jest rysunek z jednej z nowszych popularnych prac Kipa Thorna, którego widzieliście wszyscy Państwo przed wykładami na tym dużym ekranie. I ten efekt, a właściwie następstwa tego efektu były dobrze znane i zmierzone w pewnym sensie już bardzo dawno, w 1919 roku, odchylenie torów promieni świetlnych przy Słońcu zależy właśnie od tego efektu. Zmierzyła to ekipa Eddingtona i tutaj jest okładka z The Illustrated London News, która o tym mówi. Ale jest inny efekt, o wiele subtelniejszy, słabszy, zupełnie newtonowski. Takiego efektu w ogóle nie ma w teorii Newtona. To jest efekt einsteinowski. I polega on na tym, że w polu grawitacyjnym rotującego ciała przestrzeń, mówiąc obrazowo, jest wleczona razem z obrotem. Także obiekty się również obracają, tak jak to jest narysowane na tym rysunku. I na przykład na kołowej orbicie o ustalonym promieniu wokół gwiazdy, która nie rotuje po lewej stronie, planety lub jakiekolwiek inne obiekty krążą z tą samą prędkością kątową, jeżeli to są swobodne obiekty, w jedną i w drugą stronę. Jeśli obiekt rotuje, prędkość obiegu po tej samej orbicie w stronę zgodną z ruchem obrotu i przeciwną są różne. Podkreślam, tego efektu nie ma w teorii Newtona i dlatego, ponieważ to jest czysto einsteinowski efekt, a próbowano go zmierzyć i to się udało zupełnie niedawno. To jest bardzo subtelny efekt, którego zmierzenie wymaga niesłychanie skomplikowanej technologii, zaawansowanej technologii. To jest pierwsza z tych kilkunastu prac w tym specjalnym tomie Classical Quantum Gravity, a pokazuje listę autorów po to, żebyście zobaczyli Państwo, że oni prawie wszyscy są z Uniwersytetu Stanforda albo z NASA
i niektórzy są z South Arabia. Zapomniałem, naprawdę zapomniałem jeszcze to po polsku. O tym powiem Państwu na końcu dlaczego. Ten efekt zmierzył specjalny satelita, który krążył po polarnej orbicie wokół Ziemi. I teraz to jest rysunek pokazujący cały eksperyment, a ja będę szybko mówił o jego częściach. Polarna orbita dlatego, że tylko na polarnej orbicie można oddzielić od siebie dwie precesje, które tutaj występują. Tak zwaną precesję geodezyjną, o której jeszcze powiem, i właśnie to precesję z powodu wleczenia układów inercjalnych. Najważniejszą częścią eksperymentu są żyroskopy. A te żyroskopy są tutaj krótko opisane w przeglądzie filozoficznym, wyobraźcie sobie Państwo. Jest takie pismo, które czytają filozofowie polscy i piszą w tym swoim piśmie o najrozmaitszych rzeczach, na przykład o Gravity Probe B. A autor tego doskonałego artykułu to jest profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A mogą Państwo szybko przeczytać, że te żyroskopy, które były w Gravity Probe B, to były najbardziej dokładne kule, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Najbardziej sferyczne obiekty wyprodukowane przez naszą cywilizację. Do pewnego, i tutaj właśnie je widać, rysunek techniczny, ale teraz jest jeszcze lepsza kula, która służy jako wzorzec metra. Także po to, żeby zmierzyć ten efekt, trzeba było na przykład wyprodukować kulę o idealnej kulistej powierzchni. A precesja geodezyjna i precesja wywołana wleczeniem układów inercjalnych. Na orbicie polarnej one są prostopadłe i dlatego łatwiej je jest rozdzielić. A precesja geodezyjna wiąże się z krzywizną i to jest wyjaśnione na tym rysunku. Mianowicie krzywizna przestrzeni powoduje jakby to, że z przestrzeni wycinany jest taki wycinek koła. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten punkt jest sklejony z tym, także jeżeli żyroskop krąży po takim wyciętym kole w krzywej przestrzeni, to wtedy jego kierunek nie pokazuje tego samego kierunku w przestrzeni i za każdym obrotem jest troszeczkę inny. I precesja wywołana wleczeniem układów inercjalnych, która została zmierzona niesłychanie dokładnie, całkowicie potwierdza przewidywania. To jest rysunek właśnie z tego roku, z tych prac. Prawie skończyłem, ale jeszcze powiem szybko Państwu o Uniwersytecie Stanforda. To był eksperyment przygotowany przez ten uniwersytet, przez ludzi tego uniwersytetu. I kiedy ja tam pojechałem w latach 70. Na postdoka, to była moja pierwsza praca po doktoracie u profesora Trautmana w Warszawie. Profesor Trautman jest dzisiaj z nami, a to już wtedy profesorowie tego uniwersytetu planowali ten eksperyment. Najpiękniejszy kampus uniwersytecki w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, słynna wieża 1891. Amerykańskie uniwersytety nie są takie stare jak europejskie. Piękna architektura oraz milionerzy. Uniwersytet założył milioner, żeby uczcić pamięć swojego syna i potem wielu innych milionerów kontrybuowało do bogactwa tego uniwersytetu, jednego z najlepszych w Stanach i na świecie. Tutaj są moje 60. urodziny
i one się właśnie odbywają, o czym, ponieważ to jest prywatna okazja, zamilczę nazwisko tego milionera, profesor Wagoner, u którego byłem asystentem, nasze żony. I z tego samego artykułu w Przeglądzie Filozoficznym wyjaśnienie, skąd wzięły się pieniądze na ten bardzo kosztowny eksperyment. One się właśnie wzięły z dotacji prywatnych zupełnie sponsorów, jednego milionera amerykańskiego, ja nie będę tego mówił, bo państwo możecie słuchać mnie i czytać jednocześnie, oraz absolwenta Stanfordu, który należał do królewskiej rodziny saudyjskiej, Arabia Saudyjska, teraz mi się przypomniało, jak to powinienem powiedzieć. I to jest marzenie, tak w Polsce jeszcze nie jest. Nasi milionerzy nie dają ogromnych pieniędzy na nasze uniwersytety, ale może w końcu tak będzie. I ponieważ to jest ostatni mój wykład z tego cyklu, przypomnę państwu, że w poprzednich 6 wykładach mówiłem o procesie Penrose'a, o tym, jak się formują pierwsze gwiazdy we wszechświecie, o plamach na Słońcu, o dyskach akrecyjnych, o sferze Dysona i o kręgach Penrose'a w mikrofalowym promieniowaniu tła. Bardzo państwu dziękuję, żeście wysłuchali tego wykładu i żeście wysłuchali moich 6 wykładów poprzednich. Dziękuję bardzo. A ja w jednym z esejów profesora Abramowicza znalazłam takie wyznanie. Czytam teraz natchniony traktat pseudo-Dionizego Areopagity, pisma teologiczne wydane w tłumaczeniu profesor Marii Dzielskiej przez znak w 2005 roku. I dalej profesor się przyznaje, że ta książka jest bardzo trudna i że lektura zajęła mu więcej czasu niż studiowanie któregokolwiek z tomów Landaua Lifschitza. To jest taka cegła o fizyce. A na koniec jest takie zupełnie dziwne wyznanie, że hierarchia 3 zastępów po 3 chóry anielskie przypomina mu w pewien sposób hierarchię naukowców, określoną przez indeks Hirsza. Przed państwem wystąpi teraz profesor Maria Dzielska, która jest historykiem Bizancjum i która jest autorką przepięknej książki Hipatia z Aleksandrii o kobiecie, która była matematykiem i filozofem jednocześnie. Pani profesor Dzielska popularyzuje naukę. Pani profesor Dzielska występowała w takim bardzo znanej serii audycji Ogród Sztuki, a powiedziała nam też w tajemnicy, że uprawia nie tylko sztukę, ale również takie prawdziwe ogrody. Bardzo proszę. Szanowni państwo, dziękuję bardzo organizatorom seminarium Drogi do Rzeczywistości za zaproszenie mnie, humanisty, do wygłoszenia wykładu w gronie znakomitych fizyków i matematyków, którzy w nim biorą udział. Brzmi to niezwykle ekstrawagancko. Winę za tę intelektualną ekstrawagancję ponosi przede wszystkim pan profesor Marek Abramowicz, który wystąpił z tą propozycją do mnie, za co bardzo mu dziękuję. I zarazem przepraszam, jeżeli część odium ze strony słuchaczy spadnie również na niego. Jednakże jest element wspólny, który będzie nas i w tym przypadku łączył. To pojęcie modelu kosmosu, wokół którego będziemy krążyć, dotyczące misternie opisanej przez pseudo-Dionizego hierarchicznej, a więc ściśle uporządkowanej struktury rzeczywistości wszechświata, która jest dziełem Boga, odzwierciedla boski porządek, od niego pochodzi i do niego się zwraca. Mówiąc o natchnionym dziele teologicznym pseudo-Dionizego Areopagity, największego mistyka w historii,
które leży u podstaw całej teologii mistycznej Wschodu i Zachodu, a także angelologii, teologii eklezjastycznej i symbolicznej, musimy zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z postacią tak tajemniczą, że jej autentyczności nie sposób dociec. Nie jest on tym, za kogo się podawał, a kim był, też stanowi zagadkę, którą przynajmniej od końca XIX wieku starają się rozstrzygnąć w metodycznych badaniach historycy, filologowie, teolodzy, filozofowie. Ci badacze podają obecnie około 22 prawdopodobnych nazwisk różnych postaci świata kultury i religii wczesnego i późnego Cesarstwa Rzymskiego, które mogłyby być autorem korpusu pism Dionizego, a więc Corpus Dionysiacum albo Areopagiticum. Są to 4 traktaty i 10 listów. Dzięki tym badaniom wiemy na pewno, że nie był on uczniem świętego Pawła, jak wcześniej uważano, bo sam się tak określił w swoich pismach, nawróconego przez niego na wiarę chrześcijańską w czasie drugiej wyprawy misyjnej apostoła, gdy odwiedził Ateny w 51 roku po Chrystusie i wygłosił mowę na Areopagu. Mówił w niej do Ateńczyków nie tylko o nieśmiertelności duszy, ale również o zmartwychwstaniu ciała. Wtedy Ateńczycy, dla których oczywistością było, że dusza po śmierci ciała wraca w boskie przestrzenie, ale żeby duszy towarzyszyło w tym ciało podlegające chorobom, starzeniu się, rozkładowi, to było dla ateńskich myślicieli wstrętne i nie do przyjęcia. Dlatego też jedni naśmiewali się, a drudzy powiedzieli apostołowi bardzo uprzejmie: bardzo ładnie mówisz, ale posłuchamy cię innym razem. Udało mu się nawrócić wtedy tylko pewnego Dionizego Areopagite, który później, wedle późniejszych przekazów, miał zostać pierwszym biskupem Aten, i pewną kobietę o imieniu Damaris. Sukcesu w Atenach nie było. A my już teraz wiemy, że ten wielki mistyk, który może korząc się w pokorze przed Bogiem, utaił na wieki przed nami swoją osobę, żył na przełomie V i VI wieku po Chrystusie, był zhellenizowanym Syryjczykiem, który w młodym wieku spędził studia w Atenach u wybitnych filozofów późnego platonizmu, dzisiaj mówimy neoplatonizmu, Proklosa i Damaskiosa, a więc ostatnich kierowników szkoły ateńskiej, bo za Damaskiosa szkoła ateńska, czyli platońska w Atenach, została zamknięta przez cesarza Justyniana I w latach 529 do 532. Po zakończeniu studiów powrócił do Syrii, prawdopodobnie do Apamei syryjskiej, którą państwo widzicie tutaj, miasta starej kultury, dzisiejsza nazwa Afamia, platońskiej filozofii i tradycyjnej religii. W V wieku już zchrystianizowanego, widzicie teraz, nie zobaczycie i nikt z was już nie zobaczy, jadąc do Syrii, ale ja jeszcze widziałam w 2010 roku i proszę na to popatrzeć jeszcze po prostu. W tej chwili zmiażdżona czołgami przez dzikich barbarzyńców, całkowicie zrównana ta cudowna, szeroka, kolumnadowa Cardo Maximus, najdłuższa ulica prowadząca z północy na południe, długości 2 kilometrów, szerokości 21 metrów, otoczona kolumnami, z których niektóre miały wysokość 9 metrów, a tutaj za tymi kolumnami kryły się różne budowle publiczne, świątynie, łaźnie, sklepy. Tak to wygląda, gdy patrzymy z zewnętrznej strony na tą wspaniałą kolumnadę Cardo Maximus, głównej ulicy wspaniałego miasta Apamei. Jak mówię, już go nie ma. W 2012 całkowicie zdewastowane. W tymże mieście znajdowały się, których również już państwo nie zobaczycie, takie mozaiki, jak to Sympozjum Filozofów. Nazywa się to mozaika Sokratesa, która została albo gdzieś sprzedana, albo dłutami przewiercona, jak również tego typu cudowne mozaiki, które nasz Dionizy oglądał, a ja oglądałam jeszcze w 2010 roku i chodziłam sobie tą wspaniałą kolumnadą.
Tutaj po powrocie nawrócił się na wiarę Chrystusową i został mnichem w klasztorze, który powstał w sąsiedztwie kościołów budowanych w Apamei w miejscu burzonych świątyń bóstw, szczególnie gigantycznej świątyni Zeusa Belosa, zburzonej w końcu IV wieku. Ale jako adept nauk platońskich w Atenach nadal miłował wielką filozofię helleńską, którą nasycili go jego mistrzowie i nie wątpił w znaczenie jej teozoficznego dorobku dla ubogacenia myśli chrześcijańskiej, jak uważali w przeciwieństwie do niego niektórzy ojcowie Kościoła i pisarze chrześcijańscy. Gdy przybył na studia do Aten z Apamei pod koniec V wieku po Chrystusie, znalazł się w szkole późnoplatońskiej pod opieką filozofów, którzy nazywali się boskimi mężami. Nazywali się tak dlatego, że celem ich było homoiosis theou, czyli upodobnienie do Boga. To oni przekazali mu wizję kosmosu zbudowanego hierarchicznie, wedle matematycznych proporcji, związanego nicią wzajemnej sympatii, filia tu kosmu albo sympateia tu kosmu, stanowiącego jedną wielką świątynię Boga jako emanacja pierwszej zasady, jednego, to on po grecku, które jest jednocześnie rozlewającym się dobrem. To jego nauczyciele pouczyli go, że jedno w swojej absolutnej transcendencji jest samoistniejącą przyczyną wszystkich bytów zamkniętych w hierarchiach niecielesnych intelektu i duszy i w hipostazie cielesno-materialnej. Mówili mu, że tym pierwszym wyjściem jednego, jego emanacją, proodos po grecku, w hierarchii niecielesnej jest hipostaza intelektu, nous, kosmos noetos, tworząca Eneadę, a więc podzielona na trzy triady i każda na dalsze trzy triady. Ona zwraca się do swego źródła, do jednego, z którego się wydobyła. A z intelektu, z umysłu emanuje druga hipostaza, dusza, psyche, kosmos psychikos, również dzieląca się na trzy części i na dalsze triady, z której wpatrzonej w świat umysłu, a więc w świat noetyczny, i jednocześnie przez umysł pochodzącej od jednego wydobywa się dopiero kosmos cielesno-materialny, kosmos aisthetos. Materia to jest chyle po grecku. Na duszy kończy się świat inteligibilny i zaczyna się kosmos rzeczy poznawalnych zmysłowo, kosmos aisthetos, będący jednakże kopią świata umysłowego. Trzeba dodać, że wszystkie te hipostazy miały nie tylko aspekt metafizyczno-ontologiczny, ale także aspekt religijny i były bogami najwyższymi, ponadświatowymi, bogami psychicznymi, bogami światowymi, a więc klasami bogów demonicznych, daimonicznych, pośrednikami między hipostazą duszy a światem stworzonym, światem cielesno-materialnym. Jego boscy nauczyciele mówili mu również, że przepaść między hipostazami świata noetycznego, jednym intelektem i duszą, a światem cielesnym, postrzegalnym zmysłami jest tak duża, że dusza, która z konieczności wychodzi na zewnątrz, bo taka jest natura bytu i wciela się w ciała materialne, w świat wielości, zapomina często o swojej nieśmiertelności, staje się obca dla siebie samej. A więc ponowna łączność z boskimi bytami, jej zbawienie, jej powrót do świata inteligibilnego wymagają materialnych przewodników i ziemskich rytów, ponieważ paradoksalnie to właśnie w świecie rzeczy, w świecie materialnym, chylicznym, który już nie jest bytem samobytnym, bo istnieje dzięki połączeniu z duszą, najbliżej nas, tam gdzie jedność i doskonałość bytu jest na wyczerpaniu, znajdują się cząstki niewyrażalnego, niepojętego jednego. Samo przecież jedno, pierwszy Bóg, Ojciec, rozmieścił, stwarzając świat u kresu procesu emanacyjnego, w świecie chylicznym różne syntemata i symbola, czyli znaki, ziarna, bóstw wyższych i niższych, ich materialne manifestacje, które prezentują moc i aktywność bogów ponadświatowych, światowych, daimones, a do daimones należeli archaniołowie, aniołowie, demony i herosi. Rzeczywistość ziemska, materialno-cielesna dostępuje u późnych platoników niezwykłego wywyższenia w przeciwieństwie do twórcy neoplatonizmu Plotyna, który uważał, że materia jest zła.
ta ostatnia hipostaza jest zła, dlatego że jest niedostatkiem, jest brakiem istnienia. Tymczasem później platonicy, jego następcy, uważali, że wszystkie przedmioty świata są zbiornikami bogów i że zbawcze zjednoczenie duszy z boskością odbywa się przez teurgię, co oznacza dzieło Boga samego, tcheu ergon, tcheu Boga, ergon dzieło. A więc poprzez obrzędy dokonywane na takich symbolach, na takich znakach, odnoszących się do bogów, jak kamienie, zioła, zwierzęta, kadzidła, różne apotropaiczne substancje, amulety, magiczne koła. Były też symbola i syntemata niematerialne, które nazywano noetycznymi i należały do nich modlitwy, hymny, głosy mistyczne, święte milczenia. Bardzo ważną pozycję wśród noetycznych symbola zajmowała teurgia matematyczna, mistyka liczb i figur geometrycznych, bo przecież to matematyka stanowi wyższą formę poznania, co zawsze podkreśla w swoich wywiadach profesor Abramowicz. I jest jak gdyby pierwszym odcinkiem świata umysłowego, jak pisał zresztą o tym Platon w Politei, w Państwie, a drugim, wyższym, i w ogóle już najwyższym odcinkiem świata umysłowego, do którego przedmioty matematyki są podobne, to jest świat idei, ta eide. I wszystkie te formy teurgicznych rytuałów, w których objawiała się sama moc boska, sama energeia boska, otwierały ku bogom, ku światu doskonalszej bytowości, to co filozofowie tego okresu nazywali hyperpoznawczym, tkwiącym w nas wyższym organem umysłu, kwiatem umysłu, świętym logosem, świętą myślą, płonącym ogniem jednego okiem duszy, tę głęboko wyciśniętą w duszy ludzkiej pieczęć jednego. I tak dusza oczyszczona przez kamienie, zioła, zaklęcia, ofiary, mistykę matematyczną, dzięki boskiej energii ruszała w górę. Przed teurgiem, filozofem, otwierał się świat transcendencji. Doznawał poczucia oddzielenia duszy od ciała, ekstazis, i dionizyjskiego natchnienia, entuzjazmos, mistycznej więzi z boską istotą stanowiącą cząstkę jednego. Dostępował deifikacji duszy, theosis. Boscy mężowie, a więc inaczej kapłani platonizmu teurgicznego, inicjujący Dionizego w jego tajniki, pouczyli go, że teurgia nie jest magią, nie jest przywoływaniem bogów i manipulowaniem nimi, choć posługuje się przedmiotami magicznymi. Dokonując porównania z teologią chrześcijańską, możemy powiedzieć, bo uczynił to właśnie Dionizy, że tak jak w przypadku chrześcijańskich sakramentów, jest to działanie Boga samego, tcheu ergon. Popatrzmy teraz na... Popatrzmy teraz na wizerunek nauczyciela, anonimowy wizerunek boskiego męża. Tak wyglądał nauczyciel Dionizego, platońskiego teurga. W nim zawiera się cała teozoficzna wiedza, którą otrzymał Dionizy. Popatrzmy na czoło filozofa, tylko nie wiem, czy mam to pokazać. Miałam tutaj pokazać czymś tak, miało być tak naświetlić, czymś miałam, taką wskazówką miałam pokazać. Działa? Tym? A to nie, no to nic, ja opiszę, to będzie widoczne, dobrze, skoro nie. Popatrzmy na czoło filozofa. Na nim rysują się wszystkie trzy hipostazy bytów. Idąc od dołu, proszę patrzeć na jego czoło tylko. Hipostaza materii, kres procesu pochodzenia. Dalej duszy, powyżej intelektu. A poza nim jedno, którego nie można zaznaczyć dłutem rzeźbiarza, ponieważ jest poza bytem, myślą i nazwą. W to jedno jest ten boski mąż wpatrzony. Dąży do mistycznego zjednoczenia z nim. Proszę popatrzeć na oczy filozofa. Jak widzimy, są zupełnie odwrócone od świata stawania, od ziemskiej wielości. Obcuje i pragnie tylko rzeczy ponadzmysłowych. Dostępuje boskiego widzenia. Jego oczy płoną ogniem jednego. Bo kosmos późnoplatoński, o czym musimy pamiętać, jest monistyczny, pomimo tego, że wypełnia go wielu bogów. Bo jedno, czyli dobro, jest we wszystkim, a bogowie są tylko ogniwami
ogniwami, które jednoczą wielość z jednym, a jedno z wielością. I wszystkie rytuały im przeznaczone są ofiarą uwielbienia dla różnych form objawiania się substancji jednego w poszczególnych hipostazach rzeczywistości, wyłaniających się z niego i do niego powracających. Gdy na zachodzie święty Augustyn nazywał teurgię szatańską próbą nawiązywania kontaktów z demonami, to około wiek później nasz mnich syryjski Dionizy aż 48 razy posłużył się pojęciem teurgii w swoim dziele. Ta teoria wpłynęła na kształt jego systemu teologicznego i obraz kapłana chrześcijańskiego, który jak neoplatoński teurg jest dla pseudo-Dionizego wizerunkiem, eikon i znakiem, symbolon Boga samego. Gdy dla teozofa neoplatońskiego kosmos był żyjącą teofanią, którą pogański teurg naśladował, wchodząc przez symbole i rytuały w niewidzialną kosmogoniczną aktywność bogów, chrześcijański teurg, kapłan u Dionizego działa nie w wielkiej świątyni natury, ale w świecie Kościoła. Spełnia też ofiarę, ale ofiarę mszy świętej, w której teurgicznymi symbolami są obrazy i słowa Pisma Świętego oraz sakramenty prowadzące do zjednoczenia z Chrystusem. Liturgia Kościoła jest dla pseudo-Dionizego dziełem Boga, teurgią Boga wcielonego, której akty oczyszczają duszę jej uczestników i prowadzą do theosis, do deifikacji ich dusz. Opierając się zatem na koncepcjach swoich platońskich mistrzów, stworzył hierarchiczny obraz kosmosu podzielonego na hierarchie wyższe i niższe, uszeregowane w zależności od tego, w jakim stopniu dany porządek uczestniczy w boskości, odbija boskie światło i przekazuje je stojącym niżej od niego. Ale nie pokazuje mi się ten teraz, ten schemat, który mam. Proszę? Tak, następna prezentacja. Aha, to tam się pokaże, tak? O, i teraz mogę tu naciskać też, tak? Dalej już. W tym uświęconym ładzie kosmologiczno-metafizycznym najwyżej znajduje się boska zwierzchność, hierarchia w trójcy osób, która odpowiada neoplatońskiemu jednemu, bo zawsze pozostaje jednością. Po niej idą paradygmaty, czyli wzorce, inaczej moce, jeszcze inaczej imiona boskie z dobrem na czele, przez które Bóg udziela istnienia bytom. One same, ja tutaj pewne pojęcia będę dodawała, one same powstają w procesie wychodzenia boskiej zasady, czyli proodos to jest wychodzenie, emanacja, Boga poza jego trwanie. Ale musimy jednak usilnie pamiętać, że boska zwierzchność, dokonując dzieł swojej doskonałej opatrzności, czyli obdarzając substancjalnością, nie przestaje trwać w samej sobie. Pozostaje nadal nieporuszona, nie traci niczego z siebie, rozdzielając swoje niewyczerpane dary. Te pierwsze pochodne Boga, proodo i wypływy z Boga są także nazywane przez Dionizego opatrznościami, pronoiai. I one dalej sprawują swoją opatrzność, prowadząc do ustanowienia świata stworzeń. Tym pierwszym pochodnym, czyli proodo i boskiej zwierzchności, Dionizy poświęcił niesłychanie skomplikowany i trudny traktat Imiona Boskie, który, komentując święty Tomasz z Akwinu, rwał włosy z głowy, wołając: jakiż zawiły ten Dionizy i jak bardzo naśladuje platończyków. Imiona Boskie, a więc dobro, a w nim jedno i doskonałość, następnie byt, życie, mądrość, światło, piękno, ekstaza, żarliwość, doskonałość, święty świętych, są to energie substancjotwórcze opatrzności, ale są też to nazwy, które przydajemy Bogu, ażeby oddać Mu hołd i zbliżyć się do tej niepojętej tajemnicy. Bo Boga samego nazwać nie możemy, bo jak mówi Dionizy, wyższa nad wszystko boskość, którą wielbimy jako jednię i jako trójcę, nie jest ani jednym, ani trójką, ani czymkolwiek pojmowalnym przez nas czy przez jakiś inny byt. Aby jednak prawdziwie uczcić tę najwyższą jedność i tę boską płodność, nazywamy to, co nie ma nazwy, boskimi imionami trójcy i jedności, gdyż jest nad substancjalnością ponad bytami.
ponieważ żadna jedność ani troistość, ani liczba, ani pojedynczość, ani płodność, ani nic wśród bytów, ani żadna znana wśród bytów rzecz nie odsłaniają tej tajemnicy przekraczającej wszystko i rozum i intelekt, wyższej nad boskość, nadsubstancjalnie wznoszącej się ponad wszystkim. Boga bowiem nie można ani nazwać, ani zrozumieć. On sam przebywa w nieosiągalnych przybytkach. Przechodząc do świata stworzonego, zauważmy, że... Zobaczymy. Hierarchia nie. Zauważmy, że pierwszą hierarchię stanowi tutaj hierarchia anielska, której poświęcił Dionizy traktat Hierarchia Niebiańska, jedyny w antyku chrześcijańskim traktat w całości poświęcony aniołom. Do tej chwili jest powszechnie obowiązującą, zawartą w katechizmie Kościoła katolickiego, wykładnią o aniołach. Pseudo-Dionizy mówi, że Bóg stworzył anioły i na podstawie Pisma Świętego, do którego się zawsze odwołuje, dzieli je na trzy hierarchiczne stopnie. Czym są aniołowie? Potocznie zwykło się mówić, że są duchami. Dokładnie są niebiańskimi, boskimi intelektami, substancjami niebiańskimi czy niebiańskimi mocami. W przypadku tych boskich intelektów termin hierarchia, który został wprowadzony po raz pierwszy do teologii przez Dionizego, służy do tego, aby ukazać działanie Boga w świecie stworzonym, którego celem jest upodobnienie tego świata do Boga i zjednoczenie z Nim, analogicznie do zdolności przyjmowania boskiej wiedzy poszczególnych substancji w hierarchicznym uporządkowaniu. Najniższy stopień hierarchii niebiańskiej jest stopniem oczyszczenia, katarzis. Drugi oświecenia, fotizmos albo elampsis. Najwyższy udoskonalenia, teleiosis, czyli zjednoczenia, henosis. A więc aniołowie najwyżsi, doskonali, otrzymują światło wiedzy niemal bezpośrednio od Boga. Oni są z Nim zjednoczeni, ale tylko przez jedność z Jego opatrznościami. Są ulokowani jak gdyby w przedsionku boskości. Stąd, cytuję, nazywa się ich przedstawicieli gorejącymi miłością serafini, tronami, czyli niosącymi w sobie Boga i jednocześnie rozlewającymi mądrość cherubiny. Tworzą one krąg Boga i z prostotą i nigdy nie ustając wykonują ruchem kołowym poprzez moce piękna i dobra taniec wokół Jego wieczystej wiedzy, w niewyczerpalnej trwałości tego niezmiennego ruchu. Jest to ten święty zastęp, który nieskażonymi oczami ogląda rozliczne i najbardziej uświęcające wizje. Jest oświecany prostymi i bezpośrednimi blaskami i syci się boskim pokarmem przeobfitym, gdyż będącym wylewem daru jednocześnie pierwszego i jednego. Ale nawet serafiny, obdarzone w metaforyce biblijnej 6 skrzydłami, niezliczoną liczbą stóp, licznymi obliczami, które nieskończonym ruchem środkowego zestawu skrzydeł wznoszą się wzwyż do Boga w sposób całkowicie dla nas niepojęty, nie oglądają boskiej zwierzchności samej, bo ona przecież, cytuję, nieskończenie poprzedza wszystko w sobie i jest ponad każdą rzeczą, a nawet swojej nieograniczonej mocy stoi wyżej niż intelekty niebiańskie. Zasłaniają zatem swoją twarz górną parą skrzydeł, gdy zwracają się twarzą w kierunku Boga, pokazując, jak mówi Dionizy, swoją prawdziwie świątobliwą ostrożność w stopniu zupełnie ponadświatowym wobec każdej zuchwałej i zarozumiałej i niedozwolonej próby badania najbardziej niedostępnych i najgłębszych tajemnic. Aniołowie pierwszej hierarchii, stojąc najbliżej boskości, wiedzę i wtajemniczenia przekazują dalej pośrednim chórom, proszę zobaczyć, pośredniemu zastępowi, którymi są panowania, moce, władze, a te ślą oświecenie trzeciemu zastępowi niebiańskiemu, zwierzchności, archaniołowie, aniołowie, którzy opiekują się narodami i ludźmi, czyli aniołowie, w świecie bytów cielesnych i im przekazują analogicznie do ich pozycji hierarchicznej światło wiedzy i moce oczyszczające. Ale Dionizy zadaje pytanie, jak wytłumaczyć ten fakt, że Pismo Święte przydaje tym czystym intelektom niebiańskim różne materialne symbole. Posługuje się metaforyką ognia, przypisuje aniołom postacie ludzkie, czyni ich istotami z brązu, ze złota, elektronu, kamieni o różnych kolorach, przydaje cechy nierozumnych zwierząt, skrzydła orła, postacie lwa, wołu, konia. Posługuje się wszystkimi elementami somatycznej metaforyki, opisując ich wygląd i działania.
Dla wytłumaczenia tego paradoksu sięgnął znowu do nauki swoich pogańskich mistrzów, do symboli teurgii, do zrozumienia w niej materialnych przedmiotów jako nośników znaków boskości. Stworzył więc teologię symboliczną, w której wyróżnia symbole podobne i niepodobne. Co więcej, te niepodobne traktuje jako bardziej wartościowe w drodze wstępującej do boskich rzeczywistości niż podobne, czyli te wyższego rzędu, które mają jakieś podobieństwo do boskiej formy. I mówi nam ten wielki doktor Mysticus, abyśmy nie wstydzili się tych różnych dziwacznych podobizm rzeczy boskich, nieudolnych artystycznie obrazów, pomników, szpetnych figur, świętych obrazków, zupełnie nie oddających boskiego piękna tej najwznioślejszej światłości, bo i one stanowią teofanię i dzięki nim, przez ich absurdalność, przez zaprzeczenie im, możemy dotrzeć do świata nadprzyrodzonego. Niepodobieństwo zmusza do uznania, że istnieje coś piękniejszego i ponadświatowo wykraczającego poza wszystko, co należy do świata materialnego. Nie sądzę więc, mówi Dionizy, by ktokolwiek z ludzi prawdziwie rozważających te sprawy nie zgodził się z tym, że te mało zaszczytne podobizny wielce pomagają naszemu umysłowi w jego wędrówce w górę. I dlatego dodaję, wzniosła mądrość świętych autorów Pisma nabożnie zniżyła się do tych niedorzecznych i niepodobnych przedstawień nie po to, żeby te szpetne obrazy pociągały ku sobie materialną stronę naszej duszy, trwale ją zadawalając, ale żeby pobudzić duchowo tę jej część, która pożąda rzeczy wyższych i wznieść ją właśnie przez samo grubiaństwo tych figur do góry. Bardzo wyraźnie poucza nas też Dionizy, że z ludzkim światem kontaktują się tylko aniołowie. Reprezentanci innych zastępów, innych chórów w ogóle nie mają styczności ze światem ludzkim. Hierarchia niebiańska w swojej strukturze jest wzorem dla hierarchii ziemskiej, która otrzymuje miano hierarchii kościelnej, a którą tworzymy my, intelekty wcielone. Nasza droga do Boga dowodzi w swoim dziele hierarchia kościelna, Dionizy, wiedzie przez Kościół. Ten świat znajdujący się bezpośrednio po hierarchii intelektów niebiańskich również jest podzielony na 9 zastępów tworzących triady. Są to kolejno triada, teraz zaczynam od góry, nie od dołu, triada doskonalenia, czyli zjednoczenia, sakramenty, triada oświecenia, duchowieństwo, biskupi, kapłani, diakoni oraz triada oczyszczenia, laikatu, mnisi, wierni i oczyszczający się. A więc pokutujący, opętani. Dla pełnego obrazu hierarchii kościelnej Dionizy dodaje jeszcze ceremonie i teurgiczne ryty pogrzebowe, aby przez opis obrzędu grzebania zmarłych ukazać, w przeciwieństwie do klasycznych pojęć grecko-rzymskich, wartość ciała w chrześcijaństwie. A ten szacunek oczywiście wynika z tajemnicy wcielenia Chrystusa, dzięki czemu ciało, tak jak dusza, dostępuje nadprzyrodzonej nagrody, czyli zmartwychwstania. Omówienie wszystkich porządków tej hierarchii, ich funkcji i działania wymaga wielu wykładów, a my na to nie mamy czasu. Chcę jeszcze raz podkreślić, że teologia symboliczna, a więc poznania drogą znaków, odgrywa w niej olbrzymią rolę. I tutaj właśnie to, co było przedstawione już w hierarchii niebiańskiej, że poprzez obrazy symboliczne następuje inicjacja w rzeczy boskie, to tak samo przez ryty symboliczno-liturgiczne, w których odtwarza się symbolicznie we mszy świętej dzieje zbawienia człowieka i świata, o czym uzyskuje się poznanie i wiedzę wstępującą do Boga. Następnie wyróżnia jako drogę poznawczą, jeśli chodzi już o drogę teologiczną, ściśle teologię afirmatywną, czyli kataphatyczną, której działanie ukazuje Dionizy w imionach boskich, opierającą się na mnogości i różnorodności słów, schodząc po szczeblach pozytywnego, najwznioślejszego nazywania Boga, od jedności do wielości, i o teologii negatywnej, apofatycznej, która jest mu najbliższa, w której zaczyna się od tego, co marne i wznosi się łańcuchem negacji do tego, co Bogu najbardziej podobne, a żeby w końcu zaprzeczyć i temu, co mu podobne, bo nie stosują się do niego żadne ludzkie określenia. I poprzez via negativa dochodzimy do tego rodzaju poznania, a dokładniej poznania poza poznaniem, którego twórcą jest pseudo-Dionizy, do teologii mistycznej.
Temu poświęcił swój najpiękniejszy, bez wątpienia oparty na doświadczeniu własnej henozis, własnego zjednoczenia z Bogiem. Krótki traktat Teologia Mistyczna skierowany do Tymoteusza, ukochanego ucznia i współpracownika świętego Pawła, który to tak traktat stał się natchnieniem dla wszystkich mistyków na wschodzie i na zachodzie. Wielki teolog opisuje tutaj przy pomocy metafor pojęciowych, schematów wyobrażeniowych, symboli, obrazów, porównań, poznanie mistyczne, bo inaczej nie da się opisać doświadczenia przekraczającego wszelkie zdolności poznawcze człowieka. A żeby dotrzeć tam, gdzie, jak pisze, proste i czyste i niezmienne misteria teologii kryją się w wyższej nad światło ciemności niezgłębionego milczenia, która płonie najświetniejszym światłem w największej mroczności i będąc całkowicie nieuchwytną i niewidzialną, nieskończenie napełnia niewidome intelekty blaskami przekraczającymi każde piękno, trzeba jak Mojżesz, wstępujący na górę Synej w Księdze Wyjścia, bo ten opis spotkania Boga z Mojżeszem Dionizy przywołuje, najpierw oczyścić się, a więc odrzucić wszystko. Najpierw świat zmysłowo poznawalny i tych, którzy są nieczyści, czyli tkwią tylko w bytach widzialnych i patrzą na cienie bytów prawdziwie istniejących. A następnie wyczyścić się od mocy intelektualnych, zepchnąć własne myśli, stoczyć z nimi walkę, a nie jest to łatwe. Mistyk toczy z nimi wojnę i jeśli mu się to uda, osiąga zapomnienie wiedzy i poznania, bo mają one w tej drodze wartość negatywną i dostępuje oświecenia, czyli wchodzi w ciemność absolutnej niewiedzy, w mistyczną ślepotę, która jest widzeniem ponad widzeniem. Ale i tutaj agnozja, czyli niewiedza, jest twierdzą. Mistyk uderza w nią tylko włócznią miłości i czeka. Reszta jest rzeczą Boga. Może wysłać z ciemności niewiedzy obfite blaski swojego światła jako znak swojej obecności. Wtedy ciemność zaczyna płonąć. Tęskniący eros zamienia się w ekstatyczne uniesienie. Mistyk dostępuje zjednoczenia, henozis i przebóstwienia w promieniach boskiego światła. Odsłania mu się, cytuję, przechodząca wszelkie pojmowanie obecność tego, który wybrał ciemność za swoje schronienie. Zakończę moją prezentację bezczasowymi słowami tego największego z mistyków, zwróconymi zatem również do nas. Módlmy się, aby wejść do tej wyższej nad wszelkie światło ciemności i przez nasz brak widzenia i przez naszą niewiedzę zobaczyć i poznać, nie widząc i nie poznając, tego, który znajduje się ponad wszelkim widzeniem i wiedzą. Tylko bowiem zaprzeczając wszystkiemu, co jest, można prawdziwie zobaczyć i poznać i nadsubstancjalnie uwielbić tego, który jest nadsubstancjalny. Dziękuję. Wspaniałe i wcale się nie dziwię profesorowi, że to tyle zajmuje energii psychicznej, to poznanie. Proszę Państwa, czas na pytania. Ja się sama zmęczyłam bardzo, żeby to przedstawić. Bardzo dziękuję Pani Profesor za ten wykład. Mam pytanie, które być może zabrzmi trywialnie, więc też mam uzasadnienie do tego pytania. Pytanie moje brzmi, jakiej płci są anioły? Natomiast uzasadnienie jest takie, bardzo, bardzo praktyczne, ponieważ z zawodu jestem reżyserem teatralnym, nigdy nie miałem okazji spotkać się z osobą, która ma tak rozległą wiedzę w tej dziedzinie. Tymczasem bywa, że w spektaklu występuje postać anioła i przekładając rzecz na prostą, jakąś sytuację, chodzi o to, czy to powinna być aktorka, czy aktor. Proszę pana, ponieważ powiedziałam o symbolach niepodobnych, które wprowadził, musi pan przedstawić anioła w sposób dosyć brzydki.
Możliwe, że właśnie niech to będzie mężczyzna. A żeby widzowie odnieśli się do rzeczywistości nadprzyrodzonej, do rzeczywistości transcendentnej i zobaczyli, że to nie jest nic cielesnego, bo nie jest anioł cielesny, tylko że jest po prostu czystą substancją, jest intelektem niebiańskim, jest energią niebiańską. Także musi pan w ten sposób to zrobić, żeby wyzwolić właśnie pragnienie anioła, który jest absolutnie transcendentny wobec tej formy, którą pan przedstawia. To jest bardzo trudne zadanie. Ale proszę sięgnąć do Pisma Świętego właśnie, bo tam są przedstawione w taki sposób, ale najlepiej do pseudo-Dionizego, do wydania mojego traktatu pseudo-Dionizego, do hierarchii. Tam w 15 rozdziale omawia właśnie różne przedstawienia, właśnie jako symbole niepodobne aniołów właśnie. Także tam może pan coś z tego znaleźć właśnie. Ale w ten sposób właśnie, żeby ta szpetota wywołała chęć odniesienia się do rzeczywistości transcendentnej. I żeby poczuli, że to są intelekty, które są w ogóle niewidzialne, naturalne, prawda? I żyją w całkowicie innej przestrzeni. W przestrzeni inteligibilnej. Dzień dobry. I świętej. Dzień dobry, czyli dobry wieczór. Dobry wieczór. Znaczy tak, filozofia, teologia chrześcijańska nam Polakom chyba jest w mniejszym czy większym stopniu jakoś tam znana, tak? Mam pytanie odnośnie alternatyw, tak? Odnośnie czego? Alternatyw do filozofii teologii chrześcijańskiej. Spytam o taki przykład. Czy jest pani znana na przykład książka Ewolucja Boga Roberta White'a i co pani na tym ewentualnie sądzi na temat jego tam tez, teorii, także. Nie, przepraszam. Nieznana, tak? Nie, no tak to można pytać o każdą pracę dotyczącą. Znaczy tak, on dosyć szczegółowo. Jeśli pan mnie pyta o pracę poświęcone pseudo-Dionizemu, no to trochę. Nie, ale proponuję, żeby się ograniczyć pytanie do właśnie, pytań, no to tak można tak, dotyczących pseudo-Dionizego. Całą bibliotekę wyciągnąć. Tam jest pytanie jeszcze, tak? Nie, proszę pana, zasada jest taka, zadajemy pytania z głośnikiem, ponieważ osoby w innych salach nie słyszą tych pytań. Dobrze, tak, i wtedy wiadomo, kto zadaje pytanie. Więc mam do pani profesor takie pytanie o Dionizego. On w hierarchiach anielskich nie wspomina o aniołach upadłych. Czy w innych pismach zajmuje się tym problemem i jak wyjaśnia przyczynę upadku aniołów? To znaczy zajmuje się rzeczywiście daimones, czyli różnego typu bytami i anielskimi, i tymi, które osobno nazywali, on to naśladuje jeszcze po prostu po swoich mistrzach, osobno jeszcze demonami. I tym zajmuje się w imionach boskich, w czwartej księdze imion boskich, gdzie rozważa przyczynę pochodzenie zła i subsystencję zła. I tutaj daje odpowiedź właśnie, dlaczego daimones, a więc upadłe anioły, również są niektóre daimones, bo niektóre daimones były dobre, a niektóre były złe. Dlaczego upadłe anioły nie należą do hierarchii niebiańskiej, znajdują się poza nią i tutaj daje bardzo wyraźny cały szereg, tutaj pana kieruje właśnie do imion boskich, do tego traktatu imiona boskie, daje cały szereg wytłumaczenia, że one znaczy w istocie nie są złe, dlatego że każdy byt jest dobry i tak samo ich byt, upadłych aniołów, jest dobry. Tylko one w swoją własną wolą odwróciły się od dobra i zaprzeczyły potrzebie zwracania się do świata inteligibilnego, zrezygnowali ze światłości inteligibilnej i zwrócili się do cielesnego i ołowianego ciężaru materii, popadając w różnego typu namiętności, ale zawsze mogą wrócić, zawsze mogą się zwrócić z powrotem do świata wyższej hipostazy, z której pochodzili, z której pochodzą i do której oczywiście, jeżeli przekształcą całkowicie swoje upodobania, swoje wyobrażenia, mogą powrócić. Może jeszcze bym pozwoliła na jedno pytanie lub refleksję.
może to nie będzie pytanie, a jakaś taka refleksja. Wyobraziłem sobie, że powiedzmy za 1000 lat będzie takie Centrum Kopernika, gdzie będzie cykl wykładów. Między innymi będzie jeden wykład pod sam koniec poświęcony opowiadaniu, jak to 1000 lat wcześniej, czyli około roku 2000, ludzie sobie wyobrażali przyrodę, świat, ważne pojęcia i tak dalej. I się zastanawiam, czy obecni tam młodzi adepci rządni wiedzy będą mieli to samo odczucie, co teraz, że na przykład może się wydawać, że jeżeli osoba, jeżeli profesor wprowadzający słuchaczy w historię będzie opowiadał o tym o grupie SU3, to czy będziemy równie zdziwieni, czy oni będą równie zdziwieni jak my tymi triadami, które się pojawiły tutaj, bo niby skąd, dlaczego? Innymi słowy, ja mam wrażenie, że powinniśmy, morał jaki mam z tego wykładu jest taki, że powinniśmy być bardzo, mieć dużą pokorę i nie uważać, że to, czym się teraz zajmujemy, to jest, prawda, coś, co jest absolutnie prawdziwe. Być może przyszłe pokolenia zweryfikują to i być może to, czym my się teraz zajmujemy, będzie się wydawało równie dziwne, jak to, o czym mówiła pani nam. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pięknie dziękujemy. Bo imponujące, jakimi drogami szły myśli i jak wiele można poznać pozazmysłowo, prawda? No naturalnie. Tylko trzeba do tego wielkiego wysiłku. I wielkiego umysłu. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na 10-minutową? Na 10-minutową przerwę przed następnym wykładem.
weszła w kadr. Thank you.
jest też jeden z największych umysłów tutaj w Warszawie, fizyką. Dziadek ma 90 lat, a umysł 30-latka mniej więcej. Może to jest niesamowite, jak moje stanowisko pracy przy komputerze rozdającej opaski jest takie równe dla wszystkich. Każdy mi się musi przedstawić, bo ja nie mogę. No spoko, jakby wszedł to jakiś wybitny biolog, botanik, ktokolwiek, też to też bym go nie wiedział. W kolejce do kasy wszyscy są. To jest na władzę. Co tam? Udało się załatwić książek tych autorów, którzy mieli wykłady. Też pani wspominała możliwości, żeby były książki tych autorów, co tu mówili. Nie, jeszcze nie, tak szybko nie działa. Nie, nie, skoro będziemy wydrukowani, to zobaczy jak pan. Nie ma tutaj. Nie, Aśka jest na tym, na... Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Przed Państwem długo wyczekiwany wykład Sir Rogera Penrose'a, który jest autorem książki, która była inspiracją do tego cyklu. Jest również autorem pracy, w której ze Stephenem Hawkingiem pokazał, że z ogólnej teorii względności wynika, że wszechświat musiał mieć początek. I to była bardzo nowa idea. Bo to oznacza, że z matematycznych równań Einsteina nieuchronnie te równania prowadzą nas do takiego stanu, kiedy materia miała nieskończoną gęstość, a czasoprzestrzeń nieskończoną krzywiznę. A prawa fizyki w tym punkcie się załamywały. Matematycy nazywają to osobliwością, a Rosjanie, czy też przynajmniej część Rosjan, jak wspominał kiedyś Hawking, sprzeciwiła się tej teorii gorąco, ponieważ była sprzeczna z marksistowskim determinizmem. Ale dosyć trudno jest się sprzeciwiać matematyce. Więc dzisiaj już wszyscy wierzą w wielki wybuch. Może za wyjątkiem jednego ze współautorów pracy, to znaczy Stephena Hawkinga, który usiłuje przekonać, że to nieprawda i odwrócić to wszystko i że to było zupełnie inaczej, bo tą osobliwość daje się wyeliminować. Z kolei Sir Roger Penrose przekonuje do teorii konforemnych wszechświatów, które się powtarzają stale i stale i te wielkie wybuchy się też powtarzają w nieskończoność, a nawet, co mnie się osobiście wydaje, niezwykle przejmujące, takie mistyczne, że w naszym wszechświecie dziś można zobaczyć ślady tych eonów, które istniały wcześniej. Przed Państwem Sir Roger Penrose. The floor is yours, sir. Well, thank you very much. It's a great pleasure for me to be back here at the Copernicus Society, and I've filled out my title a little bit more to say that it's the three mysteries of reality which I shall be talking about, and I better explain what I mean by the three mysteries. So in order to talk about that, I shall show you a picture. How do we get this picture to change? Here we are, yes. This is a picture I've used in my books at various places.
it's concerned with three different worlds. This world here is meant to be the represents the physical world of objects like this table and this so on, things that we think of as real things, the physical world. Here we have what I'm calling the mental world. That's the world of mental experience, of our perception of things and so on, particularly conscious experience. And the third world is the world of Platonic mathematical absolutes. So the mysteries are the connections between them. So some people have trouble believing that some of these worlds exist. For example, the Platonic mathematical world is a very real thing if you're a mathematician and you think of yourself as discovering aspects of that world. It's out there already, and some of these are revealed to us by means of the use of our mentality. So we have this way of accessing that world up there. Some people regard the physical world as somehow an aspect of mentality, that somehow it's a creation of mentality. I don't think of it that way at all. I think of this world as having a real existence, this is having a real existence, and this one also. The mysteries are these connections between them. So there are the three mysteries, which in the one case it has to do with this mystery, which is something which the mathematical physicist Eugene Wigner remarked on the unreasonable effectiveness of mathematics in the physical sciences. And he was commenting on how well mathematics does model the physical world. And as far as we understand the operation of the physical world, it accords with extraordinary precision with mathematical laws. So somehow there is this mystery here, and there is indeed another mystery, which is how is it that certain structures, most particularly conscious, wakeful, healthy human brains, seem somehow, the physical brains here seem how to evoke this quality of mentality. In this picture, I've also indicated a bit of a paradox in that it's only a very small part of the world of mathematics which seems to govern the operation of the physical world. If you look at mathematical journals, you'll find paper after paper after paper, which have nothing whatsoever to do with the physical world, as far as one can tell. Yet, when you get it right, a very specific part of the mathematics, of part of the world of mathematics, seems to govern the way that the physical world operates. Moreover, it's only a very small part of this world. Well, I would regard many animals, at least, as having also conscious mentality. Whatever view you take on that, it's certainly only very, very, very specific structures which seem to evoke mentality. And even if you're a mathematician, the amount of time you spend thinking about mathematics is relatively small. So it's a small part of each world which seems to encompass the next one around. So there's a bit of a paradox there. But so I've drawn the picture deliberately a little bit paradoxically, like the picture you see over there, which is a bit like a paradox. Anyway, I want to talk about these different mysteries, in other words, these relationships. To begin with, I want to talk about this one here. How is it that we appreciate mathematics? And the basic point that I want to talk about is whether or not our conscious understanding can be the product of a computer. You see, we have a view very often expressed that human thinking, if you like, could be imitated by a computer. We have these devices, extraordinary devices, which seem to be able to do calculations, which seem to be able to do all sorts of things very rapidly, much more quickly often than we can. And the question is that all we are doing somehow? Is the feeling of conscious mentality something which emerges from just some complicated calculation? I want to try and argue against that, and by talking about how we appreciate mathematics. So this is an argument which I've used in some of my books, and the question that I want to concentrate on is one very specific aspect of conscious mentality,
You see, there are many other manifestations, such as pain, sensation of pain, sensation of a color, such as blue or love or appreciation of beauty, disgust, joy, hope, free will, and all sorts of questions like that. I have nothing to say, really, about them, mainly because I don't know what to do with them. I don't understand any of these other things. However, there is something one can say about understanding, particularly mathematical understanding, because it does seem to, there are arguments which do seem to make it, at least to my mind, pretty clear that what understanding is not the action of purely computational activity, what a computer could do. And just to give you an illustration of that, this is just a particular illustration which I rather like. This is a chess position. I've shown this often in my books and so on. It's a chess position which I hope you can see the different colors. These are the white pieces here, and these are the black pieces. And you see that there is an enormous advantage to the black because there's an extra rook and another extra rook here and an extra bishop. So it would look as though white has a very bad position. However, there is this barrier of pawns right across. So as long as that barrier is left intact, there is no way that white can lose the game. However, if you give this position to a computer, except computers nowadays, people will program the things deliberately to solve things like this, but forget about that. If it's a standard computer which is trying programmed to play good chess, and this would apply to, I think, Deep Thought was the first one, and Deep Blue, that what it would do is take the rook here. You see, the rook is sort of thing you might think was a good thing to do because at least you've got the rook, so you might say that's an advantage. But anybody who knows anything about chess will say that's a hopelessly bad thing to do because you have destroyed this barrier, and after a while, it will take a while, these pieces will pour through the hole and you will be lost. However, that requires understanding. It requires the understanding that the barrier is stopping the black pieces from coming across. Of course, you could program that in after seeing such a position and make your computer do that too. But if the computer is deliberately one which simply operates in the way chess computers do, roughly speaking, to try move after move after move after move after move, and after a while to see whether the position is improved or not. Well, you see, it looks as though it's improved by you taking the rook, but that it was not conveying any understanding. So there is something in the understanding here which is something that the computer lacks. Of course, there's a problem here in that chess is a finite game, and so you would be able to imagine your computer ultimately, they haven't got to this stage yet, but ultimately simply working out all the possibilities and therefore never making a mistake like this. So that's the sort of thing that you could do by direct computation. However, in mathematics, you can do things which can't be resolved in that way, because they involve the infinite. Chess is a finite game, so maybe someday it will be completely solved. But mathematics is often about the infinite. And there is a question, how do we talk about the infinite in computational ways? How might computers be able to deal with the infinite? With human understanding, we can often deal with the infinite. Sometimes people think the infinite, you can't comprehend it. But mathematicians are often talking about the infinite. I mean, you can think about the infinite collection of natural numbers. In fact, that's what I'll be primarily talking about here. The natural numbers are the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, the non-negative whole numbers. And you can make a statement about all natural numbers quite easily, which you could say, for example, if you add an even number to an even number, you always get an even number. Now, that's a statement about all numbers. It's a statement about the infinite. And you can prove a thing like that quite easily. And the question is, which things can you deal with by means of mathematical proof? So that's the idea here. Well, mathematical proof, there is a famous theorem, which I want to talk about here. It's Turing's version of the famous Gödel incompleteness result. Well, there are more than one of these, but never mind, doesn't matter here. And it's about the natural numbers. So these are statements about the natural numbers. And you might have some procedure, which I'm calling R,
which is a proof procedure. That is, if you use R and apply it to some statement, if you R successfully establishes the truth by means of whatever those rules are, then you know it's true. That's the idea. Now, R is something that you could put on a computer. The computer will carry out the procedures of R, and the idea is that if it works, then that will give you a proof that that statement is true. Now, what Gödel shows, that whatever R is, you can construct a very specific statement that you make from R, which is a thing about natural numbers, same sort of statement, and this thing has a very curious property. It has the property that this particular statement that you construct out of these rules is true, and you can see that it's true if you believe that R only gives you true statements. So if your understanding of R is such that if you use R, then it must be correct. So if R is what logicians call sound, if R is sound, and that's what you're supposed to believe, then Gödel's statement G of R, if you believe R is sound, then you know that this is a true statement. You also know that this statement cannot be derived using R. It's a very remarkable thing. People often phrase this in different ways, but the point is that, I mean, they sometimes say, well, R might be inconsistent, in which case you don't know if this is true. But the whole point is that you are prepared to use R. If R is something you're prepared to believe, if you trust it, then you must also trust G of R to be true, yet G of R is not obtainable by R. You obtain this simply by understanding what R means. So if you understand what R means and why you trust it, then you must believe in this also, but this doesn't come from that. So that means that whatever we use in our understanding, it's not R. This is not an R that you could know. So understanding transcends rule following. It needs thinking about. This is one of these things that you need to think about a lot, but it's not even all that hard to show that it's correct. It shows that understanding, in a sense, transcends the following of rules. Now, people sometimes complain about this because they say, well, we might have in our heads some very, very complicated R, and that very complicated R, you wouldn't be able to write down, you wouldn't know it, there's no way you could. And in our heads is this very complicated R, and then so you wouldn't be able to use this argument because it's so complicated, or you couldn't know it, or something like that. Now, to me, this is not plausible. Why do I think it's not plausible? Well, how could it have come about? How could such a complicated set of rules come about in our heads? Well, what do we believe about how we came about anyway? By natural selection. So it would be some process whereby, you know, our brains improved and improved until this very complicated rule came about. Well, why I don't think that's very plausible at all is this picture is a cartoon here. Here we have various people doing clever things which they've evidently used natural selection to develop. They've built a mammoth trap here to catching mammoths. They've put agriculture here. They've kept animals and all sorts of things which they've learned how to do. Yet here is a mathematician, you see here, and he is proving some theorem, and there is a saber-toothed tiger who is about to eat him up. The idea is that being a mathematician just is not a selective advantage. Doing sophisticated mathematics cannot have been what was selected for. What was selected for was a general quality to understand things, and that I'm quite happy with that. But it's not a quality that could have built up a complicated algorithm in our heads which allowed us to defeat the Gödel theorem. So this is the kind of reason why I simply don't believe that that is the reason. You see, natural selection has developed an ability to do sophisticated mathematics was not what was selected for. You see, this poor chap here is not going to, he was probably good at doing these kinds of things, but it's not going to help him very much.
but a general ability to understand was apparently what was valuable. Another way of thinking about this, and this is, it's really appreciation of the infinite is a thing which, don't worry about the top of this slide here because I'm not really going to, well, let me say a little bit about it. Gödel's tells us that no system of computational rules can characterize the properties of the natural numbers. That's a way of, another way of saying it. Yet a child can grasp the notion of the actual natural numbers after being given only very simple descriptions. And here you see you have examples of bananas and apples and oranges and things like that. And the idea of abstracting what these natural numbers are, 1, 2, 3, 4, etc., is something that a child can grasp. And the fact that there are an infinite many of them is something that already can be grasped. I mean, you could say, well, maybe there's only a finite number of numbers. Where do they stop? Well, you just add another one, and clearly that's not going to make sense. So it's an example of understanding a concept which is not something that you can encode in a set of rules. So this is something which can be grasped by a child and is grasped by a child, and is the kind of thing that was selected for, what natural numbers were, if you like, but not a complicated algorithm which enables you to defeat the Gödel statement. Okay, so that's the general gist of what I was going to say about here. I mean, I've written much longer books than what I'm saying here to try and make the point. Of course, people often complain about what I say and so on. But the general point is that what our understanding of this world, this mystery here, which is how we understand things in mathematics, most particularly, is not a result of computational activity. Now, this is saying as something quite remarkable, really, because, you see, if we are simply operating according to the laws of physics, which I'm claiming we are, then that means that these laws of physics that control our thoughts and so on must be something which is outside computation. I'll come back to that point, but before doing so, I want to say something more about this mystery here, about how the physical world operates, what are the laws as far as we understand them. I'm trying to say, actually, that because, well, if you go around this picture, you see, if whatever it is that controls this, if that is comes from somewhere here and that comes from somewhere here, it must come from something which is outside computation. So the argument was to say, well, what kind of physics can be outside computation, which is what underlies what's going on here, you see, and that underlies what's going on in here. So what kind of physics can it be that has a chance of being outside computation? Well, let me say something about what we understand about the physical world. First of all, I want to talk about the universe as a whole. Last time I talked in this room, I described a scheme that I have. I will say a little bit about that just in a few fleeting moments here. But first of all, let me just try and give you a picture of how we think about the universe. According to Einstein's general theory of relativity. Now you see, Einstein's general relativity was put forward about almost exactly 100 years ago. So it's very appropriate that one talks about this here. Here I have a picture of what we believe the universe to be like. Now this is a four-dimensional picture, except you can't see all the dimensions because I've hidden most of them. But time is going upwards, and you must think of space as going horizontally in the picture. So what you have to think of is as time progresses, you have sections through this picture, and this represents the progression of time. So the three-dimensional space is here. Of course, I've only drawn it as though it's two-dimensional, and you have to imagine that this is a three-dimensional space. And we see the sections will look like one dimension, if you like, but forget about all the wiggles at the back here, too. That's just because we don't really know that the universe, whether it's open or closed. So I'd say, well, it might be either way. But don't worry too much about that. The picture is, okay, that somehow time is represented by sections through this, and it's really three dimensions each time you take a section. Now,
One of the central features of Einstein's picture of space-time together is what we call the light cones, or the null cones. So you have to imagine that sort of drawn on this picture here is a little cone at each point of space-time. What is that cone? Well, it's called a light cone, but technically I should call it a null cone, but forget about that. Let's call it a light cone. What is that? You see, what it represents is what light would do. So let's imagine, I can put this on this picture if you like. It's a bit big for the picture, but don't worry. So there is a little cone there, which tells you that as time progresses, and I can bring that back again. See, as time progresses, here is a flash of light, and here is where it is the next moment, and there's the next moment. Of course, this looks like a circle here, but really it's a sphere. So I've drawn it here as a spherical surface. There's the flash of light in the middle, that point. The next moment it's here. That's when the section is there. The next moment after that it's here, there. Now, I'm not saying there was a flash of light there. What the cone tells you is if there was a flash of light, it would follow that cone. The back cone, the past cone, is if there was an imploding flash of light, it would follow again along this cone. So this is the picture. Theoretically, there is one of these cones at every point in the space-time. Now, special relativity, that was the original version of relativity, where there was no gravity and the space-time was flat. And I should say, people think of Einstein as introducing these four dimensions. It was really Minkowski who put first picture forward. Einstein didn't like it at first when he first saw it, but then he became converted to it and developed it to this general theory where you have gravity. So this is if there's no gravity, the light cones are arranged uniformly over the space. If there's gravity, then the cones can be various wiggly ways all over the place. A massive particle, a particle with mass, has to have a world line. That means its history as time progresses. You can think all the time this time is progressing that way. As the history of that particle is a line which always is within the cones. That means it's traveling more slowly than light. If it was a photon, then it would always be along the cones. So a particle with no mass, that's a photon, no rest mass, as we say, it doesn't have any mass of its own, this will have a world line which is always along the cones. Now, this is just as true in general relativity. It's just that the cones are now not uniformly arranged. It's still true that a massive particle will have a world line within the cones, a photon will have its world line along the cones. And that gives you a good picture of what space-time is like. Now, there's one bit more we need to know in order to understand the geometry of Einstein's general theory. Here's the cone, but you also need to know how clocks behave. So here I have a picture showing two clocks, and these two clocks are moving great speed with respect to each other. They're supposed to be otherwise identical, and these are the ticks of the clocks. So this one, there's another tick, and there's the cone, and then you have a sequence of these bowl-shaped surfaces, this representing the first tick, second tick, and the third tick, and no matter how the clocks would be moving, this would be how their surfaces where the first and second tick would go. And then in the past, you have similar surfaces like that. Now, the idea of this picture is that according to Einstein's theory, there's a thing called the metric. And the metric tells you what the geometry of the space-time is. Every point has a thing called the metric there at that point. This has 10 numbers to define what it is. 9 of those numbers, really it's the ratios of these 10 numbers, 9 of those numbers are simply telling you where the cone is. So in the picture that we just had, see, 9 of those numbers would tell you where the cone is, how it's oriented, and so on. The 10th number, which is giving you the scale, is simply telling you how the clocks behave. Now, it's useful to split the thing up in that way. Let me say a bit more about the geometry here. It gives you a kind of geometry that Minkowski put forward, which is a very useful way of thinking about relativity. Here we have pictures with the cones, and you see the clock will tell you
a sort of length of this curve. You see, that's how the clock ticks away, and the time that progresses according to that clock is a kind of length that is assigned to that curve. And the curve may wiggle around a little bit, and then the length will depend on how much it wiggles. It's curious that it's the other way around from ordinary geometry. See, in ordinary geometry, if you have a direct line, A to C, then that will be shorter than that plus that. That's what's called the triangle inequality. Add up that to that, and you'll get something more than that. Whereas in relativity, if you add this to this, you get something that which is always less than that. And that was sometimes referred to as the twin paradox. It's not really a paradox, but here you see, here we have the world line of somebody sitting on the Earth, and here you have the world line of an astronaut who goes to a distant planet and then comes back to the Earth. And then, according to relativity, that astronaut's clock will register a shorter time. It's as though the people on the Earth will have aged more than the astronaut, and that's just saying this plus this is less than this. You just remember that it's like the triangle inequality, but it's the other way around. And that's a good way to think about the geometry of space-time, a very nice way to think about it. Now, let's go back to our light cones. There's one very remarkable thing about clocks. They're extraordinarily precise. That is, you see, it used to be the case that people would talk about relativity and they imagine little rulers and things lying on space-time. And then the rulers would be measuring in meters, if you like, or whatever it is. And what is a meter? Well, there is this meter rule, I suppose, still in Paris, which is the official meter, I suppose. But it's no good anymore because it's not nearly accurate enough. Clocks are much, much more accurate. So it's much better to say a meter is a certain length of time that it takes light to go that distance. And that's what a meter is. Now, that length of time is defined very precisely in terms of clocks. Why are clocks so good? Well, clocks, there's a very fundamental reason why clocks are so good. And that is to do with the two most important equations in physics of the 20th century. What's one of them? Well, of course, Einstein's E equals mc squared. What's the other one? Almost as important, well, in quantum mechanics, yes. It's Planck's formula, Max Planck's formula, E equals h nu. E is energy in both cases. Here, m is the mass. C is just a constant. We're not going to worry too much about constants. This h here is Planck's constant. Again, we're not worrying too much about constants. Nu is a frequency. Sometimes people would write f for frequency. So this Planck's formula tells you energy and frequency are equivalent. Einstein's formula tells you energy and mass are equivalent. Put them together, mass and frequency are equivalent. So that tells you that any particle, any stable particle with a definite mass is a clock, a very, very perfect clock. So you have to imagine here's the world line of that particle, and it's oscillating. And that oscillation is precisely determined by its mass, by this formula, which is simply putting those two together. The frequency is the mass times c squared over h. So we have very, very perfect clocks in nature. Of course, it's very hard to tell how much a particle is oscillating in that sense, so we have to make clocks and bringing these ideas together in more complicated ways. But the essential point is that a massive particle defines a clock. Now, I want to go back to my picture here. You see, here we had the most primitive aspect of space-time, namely these cones. If you want to describe the geometry of space-time, you need the clocks as well. So I put the clocks on, that's the cones. Now I will add the clocks to them, and now this gives us a complete picture of the geometry. You know how the clocks behave, and the particles will tell us that, and this gives a very, very precise notion of space-time. And I mean, it's remarkable how we can use this notion of these accurate clocks. In fact, you know, if you go and drive your car and you have a general
a GPS system that tells you, you know, where you are. How does it know where you are? Well, because of signals coming from satellites, and those signals time, they're timed extraordinarily precisely. So in relation to those different satellites, it can pinpoint you on the Earth simply by the way that the clocks behave. And the clocks are so precise that they can tell you almost exactly where you are. So that's one of the ways that these ideas have become practical in the modern world. But I want to contrast two things here. Here is the space-time where you don't worry, you don't have clocks. You just have the light cones. If you have the clocks, this is the full picture of space-time. Now, to me, it's very useful to separate these two pictures here, because certain parts of physics are only interested in this. They don't need that. What parts of physics are those? Those are the parts of physics for which there is no mass. And the most famous of these parts of physics for which there's no mass is the behavior of electromagnetism, the equations of Maxwell. They don't care about the scaling. They don't care about that. They just care about this. Those equations are completely insensitive to changing the scaling according to the clock measurements. You don't need clocks. And this is related to the fact that Maxwell's equations in quantum mechanics, you say that the Maxwell field is the field of photons. Photons are the particles of light, and I talked about photons before. You see, the photons just know about the cones. They only need to know the light cones. They don't need to know the scaling. So if you only have particles with no mass, this geometry is all you need. You don't need the full geometry. Well, this idea was very crucial to the scheme I described when I was here last. And let me just say a little bit about it very quickly. See, here is a smaller version of the universe picture I had before. There's the Big Bang expansion. There's the expansion, which I don't think I commented on that particularly, but you have the accelerated expansion, which is taking place now. It's observed to be taking place, which is due to the presence, apparently, of what's called a cosmological constant, or what people refer to as dark energy. I don't like the term dark energy. I prefer to call it Einstein's cosmological constant, lambda. Einstein introduced this in, well, not in 1915 when the main theory came about, but a couple of years later, in 1917, where he had the idea of putting this extra number in, he later changed his mind and thought it wasn't a good idea. But it turns out that even Einstein, what he thought were his mistakes, turned out to be true. So we see that this number really is there, even though Einstein changed his mind about it. Okay, so if you have this number here, then this is a pretty good picture of what the universe looks like in history of with space and time together. Now, in this picture here, I'm going to do two tricks. These are two mathematical tricks. One of them is to stretch out the Big Bang and make it look like a surface here. The other is to squash down infinity and make it look like a surface there. Now, why am I allowed to do that? I'm allowed to do that if there isn't any mass around. That's because this is the geometry of the light cones. So the geometry which just uses the cones and does not use the scaling. That geometry is the geometry of massless things. Photons are massless. And if you go, into the remote future, almost all the particles that will be around will be photons. And let's just say they're all photons. That's a good approximation. That means that you can apply this trick, squash down infinity. If you just know the cones, this trick works. You can also go back to we're down near the Big Bang, and you find that because energies are so big, that means that the energies of particles, the mass energy of particles completely is dominated by their motions. So you can forget about the mass again. So here you have massless because it's mainly just photons. Here you have massless because everything is so energetic that they might as well be photons. That is to say, they might as well not have any mass at all.
So in each case, you have a good rationale for stretching infinity out or for squashing it down. And then the crazy idea here, this isn't the crazy idea, the crazy idea is this one, namely that what we think of as our current universe is only one, I'm calling it an eon, one eon of an infinite succession of these things, and that they, the infinite future of the previous one is the matches the Big Bang of ours, our infinite future will match the Big Bang of the next eon, and so on. I'm only showing you this picture quickly to tie it in with what I said last time I was here. I'm not going to say anything more about that scheme at the moment, but I just wanted to say it's another indication to show you can think about infinity. You see, I was talking before about just the natural numbers, the infinity of natural numbers, and you can think rationally about infinite things, but when you start doing that, you can see that the way we understand infinity is something beyond what computers can do. So that's another instance of showing you where we can contemplate infinity, whether or not the scheme is true. That's not the point here. The point is that one can think rationally about these things. Okay, that's the big scale of things. Now let's, what about the small scale of things? Quantum mechanics. Well, we know quantum mechanics is a wonderful theory. It works very well. This is just a sort of description at the top here of what basic quantum mechanics can do for you. Well, it's the particle wave little conundrum, if you like. Here we have a laser which emits individual photons. This photon comes along, hits this mirror here, and this is not meant to be an ordinary mirror, it's meant to be what's called a beam splitter. That means that it's, you could call it a half-silvered mirror. That means that photons sometimes go through and sometimes get reflected. So the photon might go through this way, or it might get reflected and go that way. And some of them will go one way and some will go the other way, and you can have a detector here and a detector here, and you will find, let's imagine everything is perfect without loss one way or another, then either this detector will detect the photon or this one to detect it. Not both, not neither. It's one or the other. And that's very much a particle way that photons behave. But then the other thing you can do is have, here's your beam splitter again. Here we have two ordinary mirrors and another beam splitter. And so the photon can come this way. You might say it might go this way, it might go this way. And then the photon here might go this way, it might go this way. This one, this version might go this way or this way. So all four possibilities, you could say. And so therefore, this detector might detect the photon, this one might. That's not what you find. What you find, and let's suppose all these lengths are equal for simplicity, what you find is that always it's this one that detects the photon, never that one. Somehow, the possible routes coming out this way mysteriously cancel each other out, and this is much more like a wave. It makes more sense if you think of the photon as little ripples, little wave-like ripples, and then you could get a picture like this. But you need a picture which makes them both work at once, and that's what drives you to quantum mechanics. I just want to tell you the basic thing you have to do in quantum mechanics. You have to consider that if, see here we have two routes, A or B, you consider somehow they both happen together. Strange idea. Nevertheless, you say they both happen together. This is alternative A, that's alternative B. And in happening together, you sort of add the two possibilities together. Now, I'm not going to say how you make sense of that, but somehow you say the two things simultaneously happen. Also, they're weighted by these funny numbers here. Why do I say funny numbers? They're funny numbers because they involve complex numbers, and it's useful to represent them on the plane. I'll come back to this just at the end. You have to introduce this thing that is called I, the square root of minus one, and these weighting factors involve this mathematical idea of the square root of minus one, and you plot these on a plane, and so on and so forth, and then you do what are called making a measurement, and the measurement involves looking at the distance that the point has from the origin and taking the ratio. Don't worry about the details. The point is that you have a description like this which involves the superposition of alternatives. And it's a fundamental part of quantum mechanics that if one thing might happen,
or another thing might happen, then you have to consider that they might both happen at the same time with these funny waiting factors. Now, this is all very much part of the basic ideas of quantum mechanics, and Schrödinger had his famous equation, which depends on this kind of idea. His equation considers, and has to consider, that you have these superpositions taking place. It works beautifully well. However, Schrödinger himself worried about these things. Let me tell you the sort of thing involved. Here we have a laser again, and here we have a photon. It goes along and hits a brown thing here, and it produces a whole lot of stuff. Okay, that's one thing that might happen. Another thing that might happen is that the photon, you put a mirror in between, the photon goes the other way, hits the green thing, and produces a lot of different stuff. But according to the superposition principle, if that was not a mirror but a beam splitter, the photon would share its existence between these two routes, and the brown stuff and the green stuff all happen together. Well, if they're just particles, you might not worry too much. But let's suppose, as Schrödinger was trying to point out, let's suppose that you had a cat, you see. Now, here I've got the case where, it wasn't quite his example, but this is Schrödinger's cat indeed. Let's start with the other example, because that's perhaps the one to start with. Here we have the case where the photon goes along, hits a detector, and fires the gun and kills the poor cat. So you say, well, let's not do that. Let's put a mirror in between, and that saves the cat's life. Fine. Of course, what Schrödinger was going to do here is put a beam splitter in between, and the cat is now a superposition of being alive and dead. Well, I think Schrödinger was giving his example, not because he thinks he wanted to do an experiment which has made a cat alive or dead, but just to show the absurdity of his own equation. He's showing you, if you apply it to a cat, this is the kind of nonsense that you get. Okay, well, people often consider this possibility, and they say, well, let's go back to the first case. You have to worry about the environment. And here I put the environment with lots of air molecules there. And here you might worry about the observer. Here we have coming and looking at it. You might worry about the observer's consciousness. And here we have the observer perceiving the cat. Well, okay, you put the mirror in. You're saying the observer now perceives a live cat. What about the beam slitter? Well, here you have the observer perceiving a superposition of a live, or actually, if you could see it more clearly, here's a happy expression. You might worry about what the observer's mentality, how you could represent it, but all you have to do is look at the expression on the face of the observer, and here you see a happy smiling expression because the cat is alive, and here you see a grumpy frowning expression because the cat is dead. So here you have an superposition of a smile and a frown. This is just to illustrate there's something wrong. And I think Schrödinger was one of the people who was trying to point out that there was something wrong. Einstein certainly thought there was something wrong. Schrödinger thought there was something wrong. De Broglie, one of the other founders of quantum mechanics, thought there was something wrong. Even Dirac. Dirac was the person who formulated the rules of quantum mechanics that everybody uses, but he also was on record of having said that quantum mechanics is a provisional theory. It's no much point in trying to interpret quantum mechanics. It's only a step on the road to a better theory. Well, that's the point of view I'm going to adopt, not just because of the authority of these great people, because they, you can pick people on the other side too. I've just picked the ones who are my friends in this context. I want to give another example of a Schrödinger's, well, I'm going to call it Schrödinger's lump. So rather than killing a cat, which is really quite unnecessary in this circumstance, we just have a device which, if the photon goes this way, it moves this lump of material a bit. If it goes the other way, it leaves it alone. And I propose that there is not a limit to how big this lump can be, but the bigger the lump is, there is a lifetime of the superposition, and the bigger the lump is, the shorter will be the time that it could persist in this superposition. And you can actually work this out
from, and you can estimate it from a formula which I give down here, which let me not worry you about it. But the point is that it's beginning to come in conflict with Einstein's great theory, which I described to you in very rough terms a minute ago. Einstein's great theory of general relativity is because of the basic fundamental principle that Einstein depended upon, which is the Galilei principle that he resurrected in a sense. Here we imagine Galileo dropping a big rock and a little rock from the top of a leaning tower of Pisa, which he probably never actually did, but never mind about that. It's a nice thought. And you imagine there was an insect sitting on the big rock looking at the little rock, and the insect notices that there is no gravity anymore because they fall together. And Einstein took this point of view and developed his theory from that very nice, simple observation. Of course, we now know about astronauts, and somehow gravity, if you freely fall, you don't feel gravity. So this astronaut is freely falling, even though the Earth is there and feels no gravity, and the space station over there, this very sort of futuristic space station, is seemingly also, like the rock and the little rock here, they seem not to sense gravity. Now, if you incorporate that principle together with the principles of quantum mechanics, you run into a certain contradiction. And that contradiction is what leads to this estimate, which I'm giving you here. So it's based on very good foundational principles. Another way of saying it is the following here, if you can follow my picture here. You see, here we have Schrödinger's lump. There it's put into a superposition, and then one or the other happens. Now, what happens to the space-time? You must imagine time is going this way, and the lump puts a little ripple in the space-time, and so there's a little hill going along there. That represents the lump in one location. Then it moves to the other location, and so you now have a superposition of two different space-times. This is where it's staying put. Here is where it's moving, and you see the space-times differ. And this region where they differ, well, they're sort of a fundamental unit, which I won't bother you with, called Planck units. And if this difference is of the order of one Planck scale volume, hypervolume, four-dimensional volume, then that's the time when this bifurcates into one or the other. And using that idea, you can think of an experiment. So there are experiments. This has been going on for about a decade and a half, where you have a beam splitter, a photon goes split into two, and then the one that comes this way hits a mirror, bounces backwards and forwards about a million times, and moves reflected from that curved mirror onto this one, which is on a sort of diving board here. It hits it a million times, and this is enough to move it that the estimate tells you that in a few seconds or minutes, or depending on details, this should become one or the other. It won't remain in a superposition, if this idea is right. So that's the idea, is to test to see if it's right. Okay, what's this got to do with the other things I was saying? Well, the idea is, going back to the problem of where in physics could it be that there's a big gap that we don't understand at the moment. Well, it's to do with this. We don't have an understanding of whatever's going on here. So the claim is that whatever that is some kind of non-computational physics. And somehow, the conscious brain is making use of this. And the idea is that the choice between doing one thing or the other is what we cause this. When I say we, I'm talking about Stuart Hameroff, who a lot of the ideas came about in collaboration with him. I'll say a little bit more about that in a minute. But the idea is that when this choice is made, it's accompanied by what I'm calling a moment of proto-consciousness. There's no consciousness going on there. It's just because there's nothing to relate to. So somehow, the choice that is made is, think of it as the bricks out of which a conscious experience is built. So these, somehow this choice, the indeterminacy, if you like, in what goes on, which in standard quantum mechanics is just a random choice, but if there is somehow, if you could correlate these things enough with each other, that somehow an actual conscious experience is constructed out of these proto-conscious events.
So that's the idea. Crazy idea, but we like crazy ideas here. Maybe there is something in it. And I had this sort of thought, not quite in the way of saying it, some time ago, but I had no idea how in the brain you could conceivably get any kind of quantum system which could reach the level in which this had any relevance. And I worried about, you know, neurons, transmission, and so on. There's no chance, because the neuron signals will disturb the environment around them. You have an electric field going along and the magnetic field accompanying it, and they will certainly disturb. The signals along neurons are not going to be isolated in the way that would be needed. But then I got a letter from Stuart Hameroff. This was the good old days when you actually got letters, which were written on bits of paper and so on. And this letter described, I get lots of crazy letters, I should say, from people that I, they don't seem to make much sense to me. And this looked like another one, because he was talking about things like called microtubules, which I'd never heard of. Then I looked them up and I see, they're real. These are tubes, little tubes, about a few nanometers across, which exist pretty well in all cells, not just in mammals and things, actually in plants as well. They have different kinds of structures, and they do all sorts of different things. They're very important in, I think Hameroff was first interested in them because they play a role in mitosis and cell division, and he was very struck by how that works. But his official job is to put people to sleep in a reversible way, by giving them general anesthetics. So reversible, of course, is important because you want them to come back again, otherwise you're in trouble. So the idea is to have general anesthetics, and unlike maybe many of his colleagues, he is actually interested in what he's actually doing when he's putting people to sleep. But what is he actually doing? Well, he had certain ideas about this, and they depended on the microtubules. So his idea was that general anesthetics would somehow make the microtubules so they didn't work properly. Though he had good reasons for that. And there's some recent evidence which seemed to indicate that they are, in fact, an important factor, maybe the important factor, in general anesthetics. But here is the sort of picture. Here we have neurons and we have synapses and so on. But the point is, in this scheme, is that you've got these microtubules running around inside the neurons, and they influence the strengths of synapses. So although if these synapses were just rigidly one thing or another, yes, you would have something like a computer. But if they are somehow all the time under the control of quantum activity in the microtubules, and not just quantum activity. See, it's not just that crazy. It's crazier than that. It's not just that you require quantum mechanics. You require where quantum mechanics begins to go wrong, where we need a new theory, where we need something like the theory which I've just been telling you. See, no standard quantum mechanics doesn't say anything about when somehow the measurement takes place. The measurement is where the Schrödinger equation doesn't work anymore. Sometimes at times you have to do one thing or the other. That's why it's called OR. OR stands for OR. It also stands for objective reduction. So quantum mechanics, somehow the Schrödinger equation takes you a certain point, and then one thing happens or the other. And that is the moment when this proto-conscious event takes place. It's not because anybody's looking at it. It's not the observer with his smile or his frown or whatever it is. It's the thing itself which somehow spontaneously does one or the other. Now, to get to that level, you need lots and lots of microtubules. You can't do it with a single one. It would have to be many of them all acting in concert. So that's the crazy thought. Is there any support for this crazy thought? Well, maybe. There are recent experiments which involve, this is done by this chap, Anirban Bandyopadhyay, who has done experiments largely in Japan, where he takes individual microtubules and he has them isolated and inserts electrodes into them. Very difficult to do because they're only a few nanometers across. And two of these put a voltage across, which is an oscillating voltage, and then two of the others measure the current. And it turns out that if the frequency is something very specific, there are eight different very specific frequencies
which are not related to each other harmonically, like, you know, the notes on a violin string, there will be lots of different frequencies which are harmonically related to each other. These are not like that at all, something quite different. And these different frequencies are written down here, 8 different frequencies, which seem to have something very specific to do with microtubules, and suddenly those frequencies, they become extremely conductive. They become conductive in a very strange way. It's, first of all, it seems to be pretty well independent of the temperature. It goes right up to body temperature and higher. The resistance drops to something like an ohm, which is very conductive for a biological system. But more remarkably, it doesn't depend on the length. You know, with an ordinary wire, if you measure the resistance and the wire gets longer and longer, the resistance goes up in proportion to the length of the wire. But here, you have greater distance, it doesn't seem to make any difference. It seems to get even slightly more conductive the greater the distance. So there's something very strange going on. I'm not saying that we understand what's happening, but it seems to indicate some very strange kind of quantum mechanical activity which is taking place in microtubules and could be saying something about what might be going on here. Okay, there's a lot of speculation in all that, and I don't want to say that it's we know one way or the other, but at least there are ideas here which are certainly worth exploring, and maybe we'll give a link between how physics will progress and maybe how biology and how understanding consciousness will progress. So these mysteries might be related to one another. I think I might just spend one moment to indicate, I've told you enough things and probably I should stop at this point, but what sort of mathematics do we expect might hold for theories of the future? Well, when I was an undergraduate, I was very fascinated by one particular area of mathematics, and I've already said something about it. These are the complex numbers which involve the square root of -1. And you have nice geometry which tells you how to add and multiply and so on. And there are nice notions about what a function is, and it always struck me when I learned about it that there's a lot of magic in this subject. It's a very magic subject. And it did things like tell you, well, you can do nice geometry, but conformal geometry, or you can work out to do with airflow around airplane wings and so on, and electrical circuit theory is very nicely treated using these things. But the magic comes in not so much here. These are just sort of nice examples. The magic comes in with quantum mechanics, because these complex numbers, which I did briefly indicate, are at the basis of quantum mechanics. And here we have one of the very nicest examples, as far as I'm concerned, about how the geometry of space ties up with these complex numbers. You see, you can fold up the complex plane, that is the plane I had before in this picture, this plane with the I, multiples of I going this way and the real numbers going this way, and you fill out the whole plane with these interesting numbers. Now, this is the sphere that Riemann had the idea of turning into a sphere, and this sphere is obtained from the complex plane by a projection, what's called stereographic projection. But the point I want to make here is that it ties in with the geometry of spin. Here we have an electron spin. Up means spinning right-handed about the up direction. Down means spinning right-handed about the down direction, otherwise left-handed about the up direction. And any general spin is obtained by one of these amazing complex superpositions. Earlier I was saying how you can't believe it at all levels. When you get up to the scale of a cat or something, something goes wrong. But if you're talking about particles, it works beautifully. And it works beautifully. Everything ties together in a wonderful way. The way these complex numbers and the geometry of space all fit together. So that I've been playing around with these ideas for a long time, and somehow you try to bring relativity and quantum mechanics together in a way which here is, well, you represent light rays by points, and light rays points over here, that is light rays through a point, by this sphere of Riemann. And that sphere of Riemann represents the field of vision that we have. So light rays through a point, here they are. You look out at the sky, those are the light rays through a point. And if you have two observers traveling at great speed with respect to each other, then the sky of one
and the sky of the other are related by exactly the way that you would if you regard the sphere as being the sphere that I indicated here. Okay, well, that's, I only give you a taste of the sort of theory which, in my view, might turn out to be the right route to go in. There's a lot to learn. It's got a long way to go. I'm talking about this on Monday at the relativity meeting, but it's not the place to talk about it here, apart from what I've just said. So there are lots of ideas. Maybe these ideas will tell us the new physics that we need in order to understand how quantum mechanics sort of merges into the theory of general relativity that Einstein presented us with 100 years ago, and which we now know very, very precisely accords with nature. And how does that relate to the kind of geometry of small-scale things, which seem to be what we need for quantum mechanics? So we have quantum mechanics on the one end and the curved spacetimes of Einstein on the other end, and somehow they've got to be part of one whole scheme, which I hope we will understand perhaps in the not too distant future. Thank you very much. Thank you very much for the taste of our crazy ideas. And would you allow us for a couple of questions? Sure. Sytuacja wygląda tak, że można zadawać pytania po angielsku bezpośrednio i można zadawać pytania po polsku. Wtedy tłumaczka będzie tłumaczyła te pytania. Ale jest jedna prośba, żeby zadawać pytania do mikrofonu, bo w przeciwnym wypadku osoby w innej sali nie wiedzą, na jakie pytanie jest odpowiadane. Yes, can you hear me? Yeah, okay. I have a question. It's not the first time I'm listening to you, and I would like to know, what do you think about the recent paper by Professor Meissner and two others, I don't remember right now, that they have found the circles in the microwave background radiation, because I think it's fairly recent. I think it's a couple weeks old. I don't think it's more than that, and I would love to know what you think about it. And I didn't quite hear the whole of the question. It's something about the circles in the sky, yes. Was that what the question was about? Yeah, I what is okay, now it's better. What is the present status of that? Is that the question? Because Professor Meissner published something recently, and I would like to know, what do you think about it? And yes, well, what we think about it and what the general view of the cosmological community think about it are not the same. So, see, I think that there is good evidence. I should explain what the question had to do with. I gave you a very rapid picture of the eons stringing together, and the question has to do with the observational status of that theory. You might think that there's no way you could test such a thing, because you have our own picture of the universe and then another one and then another one, and what have they got to do with each other? But the idea is, I didn't say it here, but the idea is that signals can get through from one eon to the next, so that there will be signals getting through from the eon prior to ours into ours. Let me give you a picture of that by what the people in the next eon after ours might see. You see, our galaxy has in its center a black hole. That black hole is about 4 million times the mass of the Sun. So it's a pretty big black hole. We are in a cluster of galaxies. The biggest one, I think it's the biggest one, is the Andromeda Galaxy. The Andromeda Galaxy has a black hole in its center, which I think is something like 20, maybe I haven't got the figure right, but it's a good deal bigger than our one. 20 times as big, or maybe it was 40, I forget the figure. Now, in a few thousand million years, we are going to collide with the Andromeda Galaxy. When we collide with the Andromeda Galaxy, our black holes, well, they'll probably miss each other, but they might sense each other and capture each other. Or they might miss, and then, well, we will slow down and then come back again. We're going to have several goes at each other, and eventually the black holes will certainly feel each other out
and then they will spiral around each other, and after a few million, thousand million years, probably, I don't know how long, they will spiral into each other, and bang. When I say bang, that's a way an understatement. There will be an enormous explosion which will release in energy a significant proportion of the rest mass of these black holes. And that will send a signal out into space. That signal will initially be in the form of gravitational waves. These are ripples in space-time, according to Einstein's theory. There's good evidence that these exist because we know from observations of individual stars going around each other that gravitational waves are there. These gravitational waves will carry the information right to the crossover between one eon and the next, and they will make a signal that the people in the next eon might well see. Now, I'm not concerned with that here because I'm concerned with what we might see. What we might see will be similar events in the eon prior to ours. And there should be enough of these explosions that in the cosmic microwave background, this is this radiation coming from very early in the universe, there will be signals which are evidences of these events in the previous eon. And they would look like slight circular regions in the sky where the temperature is a little disturbed by this signal. You might see them in concentric sets because if one black hole swallows another, it'll happen again and again and again. So there will be several such rings. And one group, which I've been more concerned with, which is the Vahe Gerzajan in Armenia, and then there's the Polish group here that Christoph Meissner and others here have been looking at. And they also, by looking at them in a different way, they seem to see evidence of such things. So both groups seem to see evidence of rings which are hard to interpret apart from being of the effect that I've been described here. But if I talk about what the general cosmology community think about it, they seem to pay rather little attention to what we claim here. So it will take a while, I think, to persuade them or for them to tell us we're doing nonsense. But it does seem to me that there is evidence. It needs more work to make this evidence more convincing, that there is evidence that such events did take place in an eon prior to ours. But you need perhaps the people from the other side to say why they think that these signals are not really there. I think they've got a hard job. There's a question over there. Yeah, as far as I'm concerned. Good evening, sir. Thank you for your lecture. I was very intrigued by what you said about microtubules, and I was just wondering whether you have discovered them or you expect to discover them in other areas of the physical world other than neurons. Oh, they're all over. They're not just in neurons. I should make that clear. Microtubules are in almost all cells in the body, for example. The only ones that don't seem to have microtubules are red blood cells. The liver cells, your feet, all sorts of the cells all over the place. Even in plants, they have microtubules. So it's not specifically the existence of microtubules. They have to be organized in a particular way. The organization in neurons is different from the way they're organized in say, liver cells or in plants. So it would have to be something a little subtle about how they're organized. But microtubules do many, many things. They, for example, in mitosis, they are the things which pull the chromosomes apart. They are the things which make a paramecium swim. They are things which are important in senses, in the eye, the light-sensitive cells have microtubules in critical places, and this is also true in the ear. There seem to be all sorts of roles they play. They're very versatile objects, but the role that's being suggested for them here is something which would have to be, I should say there are different kinds of microtubules, and it may well be that that is an important factor. There are two different lattices which are subtly different, the what are called the A lattice and the B lattice, and the B lattice is what you normally find in other cells,
and there seem to be A lattices and neurons. They're probably mixtures of them. It's a complicated question, but they would have to be playing a role which is specific to this action that I'm talking about here. But they probably are supporting quantum effects in all these other processes too. It's just that in some sense, they are kind of coherently organized in the brain. But you see, it would be rather important that they do have other roles to play, because you'd have to ask how they came about in natural selection. And if it was just only at the level where they come being important in consciousness, they would never have had a chance of getting there. They had to have come up for other reasons initially, and they're clearly a very important part of cell structure and cell behavior, and that was something that was taken advantage of, the claim goes, when brains developed to a scale where they could take advantage of the structures of microtubules. But there's a lot we don't know. There is evidence that there's fairly recent evidence that in general anesthesia, it is microtubules that are being affected by the different substances which cause general anesthetics. Which incidentally, it's not chemistry. That's a curious thing, because there are many, many different things which will knock people out in the same sort of way, but they're not chemically related at all. So it's some kind of physical process which seems to be having effect on proteins. And the ones that seem to be the ones most important seem to be microtubules. But I'm not an expert on this, so I would hate to try and say anything too definite here. There was a question down there, I think, yes. Mam dwa pytania dotyczące tych eonów konforemnych. Ważną kwestią jest to, że stwierdza Pan, że po jakimś długim czasie, kiedy wyparują czarne dziury, pozostaną tylko fotony, które nie odczuwają czasu, bo poruszają się szybkością światła, ale są jeszcze i neutrina, które nie wyglądają na to, żeby miały ochotę się rozpaść. One mają szybkość mniejszą od szybkości światła, więc odczuwają czas. I drugie pytanie. Jeżeli mamy do czynienia z sekwencją eonów, czyli mamy coś w rodzaju super czasu w jakiejś super przestrzeni. Czym to jest? Parę słów na ten temat. Okay. Well, the first question, of course, you have a very sound point. There are particles, well, electrons. You mentioned neutrinos, but I think more troubling, you see, neutrinos, we don't yet know if there is a massless one. We do know that of the three different types, there are mass differences between them, but I believe I'm correct in saying that we don't know whether there is a massless one among them. This may not be the case. It's not the major point. The major point is that electrons and positrons have nowhere to go. So charged particles, there will be around. And so there will be particles with mass. You're absolutely correct. And so I gave a simplified picture here. One needs to have some kind of mechanism whereby mass gradually fades away. And I believe that one can make a case for that. But this is perhaps the most conjectural aspect, I mean, apart from the whole idea, which you could say is very conjectural. But we do need, in this scheme, you're quite right, we do need that mass asymptotically fades away. So there has to be some kind of running mass, which is very, very slow. So there's no evidence at the moment that the masses of particles change. But in the very, very remote future, the masses would fade away, and in the asymptotic limit, there would be nothing but massless particles. But this is an assumption or a conjecture which is described to me by some people as the weakest part of the theory. I think they may well be right, but still, it's not impossible, and there are reasons to believe that maybe the fact that in this sort of era we're around now, we would not see any change in the masses of particles, but overall, we might see a scale change like that. You ask about a sort of super time, which encompasses the
all the eons. Well, actually, you get a very good picture of this if you use conformal diagrams. There is a sort of conformal time, which compresses the future time up and stretches the past time, and is you draw these pictures where the light rays remain at 45 degrees, and then you see very clearly this is the Big Bang, this is infinity, that's the beginning of the next eon, and these pictures make a lot of sense. We are about 3/4 of the way up the picture in our own eon, which probably has something to do with when people say that the mass density of the universe is about 3/4 what they call dark energy. Well, that's the cosmological constant, and that's a measure of how far up you are in this picture. That proportion will get bigger and bigger and bigger. It will be more in the cosmological constant as time goes on. And that is roughly a scale about how far we up in the picture. So yes, there is a kind of time, which is, I said, conformal time, which is the picture you draw. And then you say that the rate at which clocks go are related to that conformal time in a specific way. But it's a very good picture to draw if you want to get a feeling for what's going on. So I have a question concerning the relation of understanding and consciousness. Yeah. So I would like to know if, in your view, they can be seen as sort of something of the same way, but let me make it the point. I'm sorry, I just missed what you were saying there again. Can you say that again? Yes. So my question, in a sense, is can understanding and consciousness, according to your view, be considered, you know, two sides of the same coin? So let me make the point. When you make the example of the chess, of the computer that tries to play the chess, for example, it comes to my mind the process of a person who is trying to learn a language that tries to remember by attempts the words that he should use. And I compare it to the process that goes on in the person who speaks his or her native language, for example. He or she does it in a very efficient way without thinking about it. Now, if I think of me speaking, for example, my native language, I know that this is possible because all the expressions of my native language are associated to memories which are connected to emotions and physical sensations. And I could imagine in principle that if one could connect a computer to something like a body, an artificial body, that's able to record such things in somehow asymptotically, a artificial reproduction of understanding could be reached. But now you're saying that there is probably this orchestrated object reduction at work when consciousness comes about. So would you say that no matter how able, how skillful we are in advancing in, reproducing these complex systems, if we are not able to perform a simulation of system that can perform this objective reduction, then consciousness cannot be reproduced, no matter how good the understanding? I don't know if I made it clear. I think what you're saying, if I got your point here, you're thinking about making a device of some sort which exactly, takes that can, advantage of... That can do exactly what I do when I, as a human being, when I learn something. Yeah. But then you think that this could not be a reproduction of consciousness anyway, because there would, unless we were able to reproduce this objective reduction some way. Yes, I didn't completely get everything you said, but let me say something when you tell me if this is addressing your point. I mean, certainly with us, when you learn something, we use consciousness to understand it and so on, or you may be learning how to play the piano or something and you have to consciously think how your fingers are operating. But then after a while, the action is taken over in a unconscious way, probably largely by the cerebellum. So we have two parts of the brain. One is the cerebrum, the main part we think about, and the other is the cerebellum, where a lot of your unconscious actions are taken over. Now, clearly this, I mean, it was a thing that interested me very greatly here, because the cerebellum has about half as many neurons as the cerebrum. Yet, as far as we know, its action is pretty well completely, it depends who you talk to, but my feeling is that it's entirely unconscious, that the action of the cerebellum is it could be understood as a computer action, whereas as the cerebrum
is where the consciousness processes take place, and it seems to be teaching the cerebellum what to do, and then it doesn't have to worry about it afterwards. So there are, you know, whether you learn to drive a car or whether it's play tennis or whatever it happens to be, the cerebellum will take over and the cerebrum is left to work out, you know, the higher order where you actually need your consciousness to know, understand what's going on. Now you could imagine having a computer which did what the cerebellum does, and you could also imagine maybe in the future understanding, you know, if this idea is right, that somehow there is making use of this OR, beyond quantum mechanics procedure, and put that into a device too. So that makes it into a conscious entity. Okay, yes, I'm not saying that couldn't happen. I'm just saying that we're a long way from anything of that sort, and maybe some latter-day Frankenstein will take advantage of this knowledge and make some monster which could actually be conscious. So I have no argument against that. I may not like the idea, but it certainly would be consistent. I don't know, I'm not sure I quite caught the points of your question, but does that address your issues? Okay. Yeah, I would like to ask a question because I didn't manage to understand the connection. You were talking about the boulder in a box, essentially. Equivalent experiment, yeah, as with the Schrödinger cat. And then you came to proto-consciousness. And now I miss a connection there because... How the gravity, because then you were talking about the gravity connecting with the boulder, because of course boulder has some gravitational field and it affects the space-time. And now how is gravity special, or why would I care more about the gravity than if my cat is alive or dead? That's that's the question, essentially. Yes. Well, the question has to do with, forget about cats, and because that's a complicated system. I mean, the reason I replace it by a lump is just because the cat introduces a lot of issues which confuse the problem. I mean, sure, Schrödinger was trying to make it dramatic by introducing a cat, which is fine, but the problem is nothing to do with whether a cat's alive or dead or not. It's the displacement of material. So there will be ample movement of material in whether the cat is alive or dead, and that's the point. Is not to do whether it's alive or dead, as you suggest. It has to do with the amount of displacement of material. Now, the reason I say that has to do with a conflict between the general principles of Einstein's theory and quantum mechanics. Now, you might say, what's special about gravity? In fact, you did say, what's special about gravity? And that what's special about gravity is the principle of equivalence. This was the thing most particularly that Einstein singled out, which drove him to have to consider a curved space-time. All other forces, there's no need to do that. It had to do with incorporating the principle of equivalence, which tells you that gravitation is not a force, that you can get rid of it by free fall, and therefore you have to look at it in a different way. There's a big irony there, a big irony, because science, the dynamics of Newton, developed because of gravitation. And this was an example, and he was saying this, okay, there could be lots of other forces with different other force laws, and gravity is the archetypal example which tells us how nature works. The irony is that this is the one thing which does not behave the same way as other forces. Now, when I say it does not, it's because of the principle of equivalence. It's because you can get rid of gravity with free fall. Now, that very principle is the one that leads me... I had different arguments, but the one I think is the most powerful is using the principle of equivalence. And I can describe a little bit better here. You imagine an experiment done on a tabletop which involves gravitation. It's a quantum experiment. Now, there are two ways you might describe this experiment. You might use what I call the Newtonian way, which is simply... do, which I think you're suggesting, put a term in the Hamiltonian which describes the gravitational field, just like any other force. And you have an evolution, you have a Schrödinger equation, and that's fine. The other way is, say, take Einstein's view. No, you say,
okay, there is no gravitational force. Do a freely falling, describe things in the freely falling frame and translate back to the other one. You look at the two wave functions, they look almost the same. Almost, because there is a simple phase factor connecting one wave and the other. You might say, well, who cares about the phase factor? You look carefully at the phase factor, you see it involves the time. There's an e to the something times the time cubed. What that tells you is that you are in a different vacuum. The quantum field theory you're doing in one system is a different quantum field theory from the other. That wouldn't worry you if there's just one gravitational field. But if you have a gravitational field in superposition, a lump here and a lump here, that involves a superposition of gravitational fields, quantum field theory vacuum is different. Therefore, you're not allowed to make superpositions. If you're not allowed to make superpositions, there'd be no quantum mechanics. It can't be that bad. But you then look and see how big is the error, and the error gives you a time scale for the system to decay. And that's where the formula comes from. So it's something special about gravity, and what's special about gravity is the principle of equivalence. And it's the principle of equivalence which led Einstein to curve space-time and which makes it different from all the other forces. So that's the point which is crucial here. Jest jeszcze czas na jedno pytanie, ostatnie. I have a question which is not directly connected to your presentation, but it is connected to black holes, and it is well known fact that you like black holes. Wormholes. yes. So, yes. What do you think about so-called Planck stars? So, potential ultra-dense, ultra-small objects inside black holes, inside event horizon and potential connection with very short gamma ray bursts. Well, there are lots of ideas that people put forward here. One of them is wormholes that you mentioned. And if you see the film, what was it, Interstellar, I was really disappointed by the film because it was put forward as being scientifically very, very accurate and so on. And then I worried a lot about it because, first of all, wormholes are not something one should take seriously, certainly if you want them to do what you want. So, I mean, there are interesting speculations. And what are they called, the stars, is this the loop variable, the thing that Carlo Rovelli talks about? I can't, or was it something else you're referring to? Planck stars. Planck stars, yes. Yeah, I think that's Carlo Rovelli's particular scheme. I mean, there are lots of interesting ideas that put forward, and yeah, maybe there's something in them. They're not mainstream. Of course, my ideas are not mainstream either. So one has to consider these. I have some problems, both with wormholes and with the Planck stars. But I think they're interesting ideas, and there are things to explore. And I certainly support exploring them. I think one should be allowed to, even if one's initial reaction is maybe no, that can't be it. I hope, you know, people say that about my ideas. So one certainly needs to take such things seriously and look at them as scientific concepts. Personally, I'm not too optimistic about either of those ideas, but that's just my opinion. And I think they should all be taken seriously as scientific possibilities. Thank you. Koniec wykładu nie oznacza końca ostatecznego, ponieważ tak jak Sir Penrose powiedział, to się będzie odradzać i w kolejnych eonach będziemy mieli okazję do zadania kolejnych pytań, ale już nie dzisiaj i ja też bardzo proszę ze względu na późną porę, żeby nie zadawać pytań profesorowi w kuluarach. I once again, thanks a lot for the fabulous lecture. It's my pleasure.